te lampy dosyć mocno ogrzeją. Dobrze, to teraz tak. Na tych poprzednich zajęciach, jak się spotkaliśmy, pokazałem wam kilka filmów. Czy też może, bo nie rozwinąłem może tego tematu, czy macie jakieś takie spostrzeżenia, czy też może czymś byście się chcieli podzielić ze mną, jeżeli chodzi o te obejrzane filmy? Nie, ja czekam na drugą część bardzo. Na drugą część, czekam, tak? Czekam na dzisiejsze warsztaty. Bo tak, jeżeli chodzi o te filmy, które wam pokazałem, czyli pokazałem wam Tryptyk Eisensteina, Pancernik Potiomkin, który jest tutaj jednym z najbardziej tych spektakularnych jego filmów, Strajk oraz Październik. Są to filmy, które powstawały w dosyć konkretnej aurze politycznej. Tak? To na pewno też tutaj macie taką świadomość. Były to filmy, które były filmami propagandowymi. I podobnie jak Eisenstein, była jeszcze jedna postać, która jest z zupełnie innego nurtu. Leni Riefenstahl. Nie wiem, czy kojarzycie takie nazwisko. Nie. No, jeżeli chodzi o Leni Riefenstahl, to sobie też opowiemy o niej w kontekście kąta ustawienia kamery. Natomiast jeżeli chodzi o Eisensteina, no to tutaj wiemy, że te filmy miały konkretne znaczenie. One były propagandowe. Były propagandowe i miały oddziaływać na tego odbiorcę, oddziaływać, no, niosąc konkretny przekaz. I w tych filmach poprzez eksperymenty między innymi Kuleszowa, Eisensteina, Pudowkina, Dzigi Wiertowa, który też jest zupełnie innym tutaj jeszcze przykładem, no, używano różnych zabiegów, żeby też na tego odbiorcę jak najbardziej wpłynąć, jak najbardziej też no, ekspresyjnie, czy nawet może podprogowo, to jest złe słowo, ale w jakiś sposób wpłynąć na jego podświadomość. Nie omówiliśmy sobie tej ostatniej sceny w Pancerniku Potiomkinie, tam widzieliście wózek, tak? Który oczywiście analiza, witaj Zbigniew, wpisałbyś się na listę. Dziękuję bardzo. No i podejrzewam, że chyba już zaczynamy być w komplecie, bo reszta chyba osób nie wiem, czy przyjdzie. Więc teraz tak. Analizując samą tę scenę z wózkiem, który no, która podlegała wielu analizom przez wielu krytyków filmowych, teoretyków filmu, teoretyków obrazu, teoretyków montażu, historyków filmu. To, co jest w niej dosyć istotne, jest ten wózek, który najpierw pewne napięcie czy dramaturgia związana z tym, że on zaraz spadnie, zaczyna narastać. Aż tam jest pewien rytm montażu, tak? Widzimy tych żołnierzy carskich, którzy oczywiście z punktu widzenia idei propagandowej tego filmu zostali tutaj przedstawieni w jak najbardziej negatywnym świetle. No i widzimy matkę, która tutaj próbuje jeszcze wstrzymać ten rytmicznie maszerujący rząd kolejnych żołnierzy carskich. Zostaje ona postrzelona, widzimy najpierw zbliżenia na to kółko tego wózka, które się chwieje. Przeplatane jest to rytmicznie z tymi żołnierzami, z matką, która próbuje zablokować dalszy tutaj marsz, brutalny marsz tychże żołnierzy. Spodziewamy się, że zaraz coś nastąpi. Kiedy już finalnie ten wózek zaczyna spadać i też widzimy całą serię przeplatających się ujęć, które nadają pewien rytm tejże scenie, pewnie jak zauważyliście, nie widzimy tego, jak wózek się wywraca. Widzimy, mniej więcej ujęcie się urywa w tym momencie, jak on jest, przechyla się o jakieś 45 stopni, cięcie, no i widzimy twarz tego carskiego żołnierza, który z takim wykrzywioną twarzą, no bo tak miał być przedstawiony w tej jak najgorszym świetle, z racji tego, że był to film po prostu propagandowy, wykonuje trzy machnięcia szablą, czyli spodziewaliśmy się, że zaraz coś nastąpi, tak, wiemy, że to nastąpi, nie widzimy natomiast tego, czego byśmy się spodziewali, czegoś bardzo brutalnego, tak, wózek z dzieckiem, który się wywraca, tak, bo możemy sobie wyobrazić, to działa w jakiś sposób na naszą wyobraźnię, czy czujemy pewną kontynuację tej sceny, mimo że jej nie widzimy. Zamiast tego dramatycznego obrazu widzimy inny obraz. Inny obraz, który dodatkowo to wszystko wchodzi ze sobą wzajemne relacje i potęguje ten no, dramat, czy też tą ideę przedstawienia tychże sytuacji w danym świetle.
zrobiłem takie krótkie przypomnienie, bo też rozmawialiśmy sobie o montażu intelektualnym, skojarzeniowym. To też jest tutaj informacja dla gości, której nie było na poprzednich zajęciach, aby w jakiś sposób może to nadrobić, czy zajrzeć do podręczników, bo jest to bardzo ważne, ważne są to terminy, jeżeli chodzi o zadanie domowe, które otrzymaliście, więc żeby w jakiś sposób zrozumieć, o co tutaj chodzi. Czyli budowanie pewnych kontrastów, budowanie pewnych podobieństw oraz ewentualnie kreowanie ujęć, których nie widać, ale które czujemy. No to rozmawialiśmy sobie o tym Eisensteinie, tak? Trzecie ujęcie Eisensteina. I to wszystko było nagrane. Tak. Nagranie się kończy mniej więcej wtedy, kiedy zaczynam wam pokazywać filmy, a potem już rozmawialiśmy sobie jeszcze o planach, tak? Plany to jest też tutaj łatwa rzecz do odnalezienia w internecie czy w każdym podręczniku. Plany, czyli proporcje postaci do tła, scenografii oraz pewien kontekst obecności tejże postaci do scenografii, tak? Plan ogólny, najbardziej informacyjny, czyli widzimy całą postać w kontekście miejsca, w którym jest. Zbliżenie i coraz bliższe plany, nie widzimy już miejsca, no ale widzimy coś więcej, emocje, czy też no, takie detale, którymi w jakiś sposób budujemy tą historię na bazie scenariusza. Jeżeli mowa o tym ujęciu Eisensteina, to tylko jeszcze informacja dla gości, ewentualnie dla was, żeby przypomnieć. Eisenstein podawał jeden taki konkretny przykład. Bardzo często się powtarza w różnych jego tekstach. Oko i rzeka. Oko, no to wiemy, to jest obraz, część anatomii człowieka. Rzeka to jest obraz przyrodniczy, tak? Przedstawiający element przyrody, część przyrody. Natomiast te dwa ujęcia zestawione ze sobą dają nam skojarzenie płaczu, smutku. Nie widzimy tego, ale odczuwamy. No o to też chodzi w tym waszym zadaniu, no, które polega na zbudowaniu kompozycji audiowizualnej. No i w jakiś sposób przepracowanie tego swojego terminu, który otrzymaliście, no, przeanalizowanie i podejście do tego w sposób trochę intelektualny, jak sama nazwa wskazuje, montaż intelektualny, montaż skojarzeniowy. Dobrze, natomiast dzisiaj już przejdźmy sobie do tego, o czym dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać. Gramatyka języka filmowego. To jest taka książeczka, która... No, powstał tutaj pewien termin, który rozmawialiśmy sobie też o nim wcześniej. Film ma swój język. Tak? Jest to język wizualny, audiowizualny. Jeżeli... Czemu służy język? Do komunikowania się. Prawda? Więc tutaj próbujemy się skomunikować z tym, że naszym widzem, odbiorcą, używając języka, który nie składa się ze słów i nie buduje zdań, tylko składa się z ujęć i buduje pewne frazy montażowe, przekazujemy pewien komunikat. Ta książeczka bardzo starannie opisuje różne aspekty gramatyki języka filmowego i jest to termin bardzo, bardzo fascynujący. Jest to multum różnych schematów, rysunków i na pewno, jeżeli montaż was interesuje, czy byście chcieli być praktykami, montażystami filmowymi, czy po prostu teoretykami, bo was interesuje teoria montażu, a polecam, bo to jest fascynująca dziedzina, dyscyplina sztuki filmowej, to zachęcam was do przejrzenia tej książki, czy nawet zakupu. Komunikat, tak? Komunikat, który powinien być jasny, klarowny, no i nie powinniśmy tego naszego odbiorcy wprowadzać w błąd. A okazuje się, że czasami możemy to zrobić w sposób bardzo, bardzo łatwy. Czasami w sposób, kiedy osoby będące na planie filmowym nie mają takiej świadomości, że tego widza wprowadziły w błąd, ponieważ postacie nagrywane, aktorzy, tak, zaangażowani do danej sceny byli ustawieni w konkretny sposób. Natomiast samo ustawienie kamery może całkowicie zmienić sens ujęcia, sens sceny, tak. Tutaj to, co wam przygotowałem, jest to pewien schemat rysunkowy. Jeżeli on się wydaje mało jasny czy skomplikowany, to tym się nie przejmujcie, bo zobaczymy sobie to w praktyce. Podejrzewam, że Zbyszek, który może się pochwalić szeroką wiedzą na temat filmu z racji bycia absolwentem Warszawskiej Szkoły Filmowej, to pewnie słyszał o czymś takim jak prawo osi. Nie słyszałeś, Zbyszek. W życiu. No, no to słuchajcie, to... Ja miałem tylko filmoznawstwo, więc...
Aha, i tak to fotografia. Myślę, że większość reżyserów. Słuchajcie, wiecie co, to jest ciekawa sprawa, bo prawo osi jest pewnym takim podstawowym terminem, który jest omawiany też na filmoznawstwie. I rozmawiałem... Ja wiem, co to jest. Tak, wiem Zbyszku, że wiesz, że się tylko droczysz. Natomiast to jest prawo, które zauważyłem, tak, kiedy rozmawiałem z osobami, które studiują teorię filmu. Czasami im trudno zrozumieć, o co chodzi z tym prawem osi. Praktykom, którzy pracują z kamerą, już troszkę łatwiej. Oczywiście prawo osi to jest multum różnych zasad. Tutaj wam chciałem pokazać takie pewne podstawowe zagadnienia związane z tymże prawem. Tutaj jest pewien schemat. Tutaj widzimy profile dwóch postaci. Jedna postać to jest postać A, druga to jest postać B. Nawet się postarałem i troszeczkę inaczej wyglądają. Kobieta i mężczyzna jest. Niech będzie. Niech będzie. Tutaj to, co widzicie w tym miejscu, to jest schemat ustawienia kamer oraz tychże postaci widziane od góry. No i tutaj widzimy tak postać A i postać B patrzą sobie w oczy. Tutaj widzimy ich profile. Postać A patrzy na postać B, postać B patrzy na postać A. Mamy tutaj też pewne ustawienie kamery. To jeszcze tak. Wyobraźmy sobie, że tutaj nie chodzi o sytuację multikamerową, tak? System multikamerowy to znaczy, że mamy ustawione kilka kamer, które równolegle rejestrują akcję. No i w zasadzie później, montując tenże materiał, możemy tylko przełączać między kamerami i sytuację mamy klarowną. Wyobraźmy sobie jednak, że pracujemy z jedną kamerą, co w wypadku filmu fabularnego jest częstszą praktyką. Możemy sobie też porozmawiać, dlaczego tak jest. To jest jedna kamera. To jest jedna kamera, to nie jest tak, że są ustawione trzy kamery. To jest jedna kamera, tylko te cyferki to jest punkt ustawienia kamery. Tutaj widzimy, że kamery 1 i 2 są ustawione po jednej stronie tych postaci, które ze sobą rozmawiają. No i sytuacja tutaj jest jasna, tak? Mamy postać A, którą rejestruje kamera 2, tak? To jest kamera, która jest ustawiona pod kątem, dlatego też tutaj widać nos skierowany jest w prawo. Kamera znajduje się z tej strony, rejestruje powiedzmy taki profil tejże postaci. Mamy też postać B, która jest tutaj, rejestrowana przez kamerę numer 1. Tutaj mamy punkt ustawienia kamery. No i sytuacja jest tutaj dosyć oczywista, tak? Kierunek spojrzenia tej postaci i tej postaci jest bardzo zbliżony, jak dokładnie to wyglądało na planie filmowym, kiedy ci aktorzy byli ustawieni. Natomiast mamy tutaj jeszcze jeden przypadek. Jest to przypadek, który w takim podstawowym rozumieniu jest błędny. Nie musi być błędnie, może być wykorzystany w konkretnym celu. To znaczy świadomość błędu może nam w jakiś sposób pomóc przy realizacji projektu. Ale dlaczego, to o tym sobie też za sekundkę porozmawiamy. Mamy trzecie ustawienie kamery. Trzecie ustawienie kamery jest zupełnie po drugiej stronie. Tak? Tutaj widzimy kamera 1 i 2 są tutaj. A kamera 3 jest zupełnie po drugiej stronie. Tak? I jeżeli byśmy teraz zobaczyli, w jaki sposób te ujęcia są rejestrowane, no to powiedzmy tutaj zaproponowałem takie zestawienie widoku z tego punktu kamery 2, czyli to jest dokładnie to samo. To jest zdublowane to samo ujęcie. Natomiast widok z kamery trzeciej, no to widzicie, że mimo tego, że te postacie są tak samo ustawione, no to tutaj sytuacja się troszkę zmienia. Ich kierunek spojrzeń już nie sugeruje, że oni sobie patrzą w oczy, czy wchodzą w jakąś relację, czy rozmawiają. Ich kierunek spojrzeń jest mniej więcej w tą samą stronę. Od lewej do prawej. Tutaj też, od lewej do prawej. To jest sytuacja, kiedy pracujemy na bliskich planach, w jakiś sposób może zmylić tego naszego odbiorcę. To znaczy w tym momencie już pracując na bliskich planach, bo plan ogólny, no to sytuacja jest jasna. Tak jak rozmawialiśmy sobie, plan ogólny pełni rolę planu informacyjnego, no to po prostu widzimy dwie postacie, które ze sobą rozmawiają. Ale jeżeli pracujemy na bliskich planach, no to wtedy widzimy tylko jedną postać. Jedną postać, która patrzy w jednym kierunku i drugą postać, która powinna patrzeć w drugim, tak żeby te spojrzenia gdzieś się tam połączyły. Tutaj sytuacja jest inna. Te dwie postacie tak jakby patrzyły dokładnie w tą samą stronę. To znaczy nie stoją naprzeciwko siebie, sugerujemy tak, że nie stoją naprzeciwko siebie, tylko na przykład stoją w jednym rzędzie i patrzą dokładnie w tym samym kierunku. Za chwilę byśmy sobie to zobaczyli na kamerach, ale jeżeli miałbym jeszcze wam troszeczkę powiedzieć o teorii,
bo to może się wydać nie do końca jasne, o co z tym wszystkim chodzi. Natomiast, bo możemy sobie powiedzieć, no tak, no ale czy widz, który ogląda takie zestawione ujęcia, nie zrozumie, że te osoby ze sobą rozmawiają? Tutaj w takim prostym dialogu sytuacja nie jest tak skrajna, jak w momencie, kiedy mamy do czynienia z... jak mamy do czynienia z ruchem. Wyobraźmy sobie, tutaj są, powiedzmy, te same postacie, postać A, postać B, tylko że w tym momencie te postacie poruszają się. No ale też na razie nie pracujemy uwzględniając plan ogólny, tylko pracujemy uwzględniając zbliżenia. No i tutaj powiedzmy, jak te kamery są po jednej stronie, no to widzimy, że te kierunki, widok z kamery 1 i widok z kamery 2, pokazuje, że te postacie poruszają się w tym samym kierunku. Czyli powiedzmy, jedna ucieka, postać B ucieka, postać A ją goni. Ale wystarczy ustawić kamerę z zupełnie drugiej strony, czyli znowu mamy kamerę 3, to jest błędne ustawienie. Znaczy w klasycznym rozumieniu ustawienia kamery to jest błędne ustawienie, chociaż ono też, jeżeli mamy świadomość tego błędu, to ono też może nam się w niektórych sytuacjach przydać. Ale o tym sobie też porozmawiamy. Jeżeli przekroczyliśmy oś, niewidzialną oś, to jest ważne, niewidzialną oś, którą determinuje albo kierunek spojrzeń, albo ewentualnie kierunek ruchu, jeżeli przekroczymy tą oś, w tym momencie zmienia nam się sens danej sytuacji. Tylko że tutaj już w sposób skrajny. Bo tak jak mieliśmy scenę, że postać B ucieka, a postać A ją goni, no to tutaj, widzicie, kierunki tego ruchu przy wykorzystaniu ustawienia kamery 3 no zmieniają sens. To znaczy teraz te postacie biegną sobie na spotkanie. No to jest różnica. Jasna sprawa? Tak. W tym momencie te postacie biegną sobie na spotkanie, a jeżeli chcemy zbudować historię, no powiedzmy, to ma znaczenie, tak? Czy jedna strona jest uciekającą, czy druga jest goniącą, czy powiedzmy, no w tym momencie sugerujemy już jakieś relacje, że albo sobie biegną na spotkanie, albo może uczestniczą w jakimś, nie wiem, pojedynku. Tak samo, jeżeli byśmy mieli do czynienia z samochodem, który się porusza, no to wtedy, to też jest dosyć istotne, żeby kierunek tego samochodu, dwóch samochodów, tak? Kierunek samochodu uciekającego wraz z kierunkiem samochodu, który na przykład go goni, był zachowany. Zachowanie kierunku. Jeżeli byśmy ustawili kamerę z dwóch różnych stron, sugerowalibyśmy, no, coś też bardzo mocnego narracyjnie i dramaturgicznie, że te samochody zaraz się zderzą. Ale chodzi tylko i wyłącznie o ustawienie kamery. To jest istotne. Wystarczy błędnie ustawić kamerę, żeby w jakiś sposób zaburzyć sens rejestrowanej historii. Dlaczego tak jest? Jako studenci Akademii Sztuk Pięknych, jako osoby, które mają doświadczenia z fotografią, jako osoby, które mają doświadczenia ze sztukami plastycznymi, wiecie, że jak patrzycie na obraz, kompozycje linearne w jakiś sposób determinują jego odbiór. Tak? Jest taka już podstawa, tak? Linie powiedzmy bardziej równoległe czy prostopadłe mają inne znaczenie, inne napięcie niż na przykład linie skośne. My je widzimy, tak? Widzimy je powiedzmy w utrwalonej pracy, namalowanej, sfotografowanej, w pracy, przed którą stajemy i w jaki sposób możemy ją przeanalizować całościowo, jeżeli chodzi o jeden kadr czy jedno ujęcie. W wypadku filmu oczywiście mamy taką samą sytuację. Też komponujemy zawartość kadru. Natomiast jest jeszcze zbiór pewnych linii, które nie są widoczne. Nie są widoczne, ale są odczuwalne, ponieważ tak działa ludzki umysł. To są linie, które determinuje właśnie albo kierunek spojrzenia, albo na przykład ruch. I one determinują też nasz odbiór tego utworu, z którym widz miałby finalnie się zetknąć. Uruchomilibyśmy sobie te kamery, które tutaj są. Mam nadzieję, że to od razu by ruszyło. Powinno się pojawić w jednym telewizorze i za chwilę w drugim. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to słuchajcie, nie krępujcie się, bo to jest słuchajcie, dosyć ważna rzecz, którą no należy mieć pewną świadomość. Zobaczenie, czy to robić.
Ktoś tam nie, to znaczy ty. Nie, ja mnie tu nie ma. A czy to głowa? Moja. No, jesteś w telewizji. Słyszę, jak jesteś w telewizji, tak. Słuchajcie, czy... No, super. No właśnie, jeszcze nie nagrywamy, Zbyszku. Powiem ci, kiedy nagrywamy. Mam teraz taką prośbę do was. Zbyszku, gdybyś stanął w tamtym miejscu, w tamtym rogu. Dobra? Słucham? Ja mogę się patrzeć na Zbyszka. Chcesz się patrzeć na Zbyszka? Taka... Nie, w sensie, jeżeli trzeba, żeby to osoba do telewizji. Lepiej wyglądać. Ojejku, i my będziemy tak występować? No, to zadanie czemuś ma posłużyć. A ty, Pawle, chcesz, rozumiem, że tak, rozmawiać ze Zbyszkiem, tak? No to stańcie sobie tutaj. Tak, teraz to wygląda jak Microsoft. Zbyszek zobaczył siebie. Jak Apple będzie wyglądał. Dobra. I teraz jest prośba taka. Gdybyście stanęli właśnie twarzami do siebie. Tylko pewna prośba, Pawle, gdybyś troszeczkę się odsunął, dobra? Żeby ten kadr był wyczyszczony, jeżeli chodzi o Zbigniewa i jeżeli chodzi o ciebie. Ok? Tutaj, jeżeli chodzi o Zbyszka, to sytuację mamy już jasną. Zbyszku, nie przejmuj się tym, że jeszcze ciebie nie widać. Że widać. Znaczy, że widać, tylko że nie będziesz widział. Widzę. Okej. Okay. I będę miał do was prośbę. Talking to me? Słuchajcie, nie przejmujcie się, że nie widzicie ekranów, dobra? Bo to sobie puścimy taką rejestrację. Na razie się patrzcie się sobie, patrzcie się w oczy sobie i nawet jak gdybyście ze sobą... Tu jedynek na mruganie. Tak, to, że Zbyszek jest jasny, a Paweł ciemniejszy, to... Nie, to nie, to nie ma teraz znaczenia. To nie ma teraz znaczenia. Prośba jest taka, żebyście patrzyliście sobie w oczy. I myślę, o. Że to inna sprawa. Jestem bardziej błyszcza po prostu. Gdybyście ze sobą nawet porozmawiali, pogestykulowali. Wiesz jak było na tych zajęciach. Naprawdę? Słuchaj, kurde, ten. Byłeś? No byłem, kurde. No jak ci podobało? Weź tragedia, no. Jak to tragedia? Smęcił, pobrze, ojeju. No. No ale wiesz, to jakbyś... Nie, ale profesor Lampiewicz to jest mój ulubiony profesor. No i, ale... No nie, ale... To jest spoko, można pójść. No. Przyjechał prosto z Sorbony. Specjalnie dla nas. To jest... Naprawdę? No. Nie zorientowałeś się, że nie mówi po polsku? No co ty? Kurde, to ja mówię po francusku chyba. No, no chyba tak. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam na razie. Co leżałeś teraz? Ale momencik, dobra? Zostańcie jeszcze w takich samych pozycjach. I teraz tak. Z Pawłem mamy taką sytuację. Gdybyście się troszeczkę przesunęli, dobra? Troszkę do stołu jeszcze. Jeszcze. Nie przejmujcie się tym, że wychodzicie z kadru. Za chwilę was złapiemy z powrotem. Złapię was z powrotem. O, fajnie. No, stoi. No, nareszcie lepiej. Na linii. Okej. Okay. Do ciebie z lepszego aparatu mam filmowy, wiesz? Nie, taki sam. Coś ty. Dobra. I teraz tak. Prośba jest taka, abyście może... pokontynuowali tutaj swój dialog. Natomiast ja teraz zrobię jedną rzecz, czyli właśnie kamerą przejadę na drugą stronę. I za sekundkę sobie obejrzymy efekt. No słyszę, spójrz na Pawła. No, też patrzę. Ale spójrz na Pawła, fizycznego Pawła. Alors, Sorbonne, ty tyle? Sorry, ale nie mówię po francusku. Ale sawa ci mogę powiedzieć. Dobra. No, sawa! Oui, 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 oui. A to mówisz po francusku?
Możesz papnąć. Piotrze, kiedy od ciebie będzie można super pożyczyć? Jestem powiedzmy. Porozmawiam, dobra? Dobrze. Będę bardzo zainteresowany. Naprawdę? Nieprawdopodobne. Nikt ci nie wierzy. Nie wierzę ci. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy za dobrze słuchajcie, 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 słuchajcie. Już wam dziękuję, siadajcie. Dobra? Siadajcie. No, żeby zaczęli dopiero się poważać, żeby opowiadać o swoim życiu. Nie no, ja się dużo staram, żeby mówić z polskim akcentem. Tak? Nie, bo nie, oni mówią na przykład, że jak siedzę z rodzicami, to tak mówię. Jak? No tak. Zaplenisz jak trochę, tak? No może. Nie wiem. Nie widziałeś nie, 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 spoko. Nie, nie, nie wyczuwalne. Wiem. No. Wrabiasz nas, czy nie? Tak. Wrabiam. Ale kaszkowy nie dam jednego Francuza, który ładniej ode mnie i od nas wszystkich mówi polsku. Ładniej. Ładniej i tak mówi czysto, ładniej teraz. Słuchajcie, Zbyszku, przepraszam, że taki tutaj bardzo twój uśmiech taki uchwyciłem. Słuchajcie, to jest tak. W tym momencie mamy sytuację niestandardową. Nie chodzi o wasze piękne miny, tylko sytuacja jest niestandardowa, bo w tym momencie widzimy dwa ujęcia jednocześnie. Załóżmy, że nagrywałbym waszą rozmowę, nagrywałem ją, tak, ale później miałbym ją zmontować. I chciałbym ją montować w taki sposób, aby powiedzmy w najbardziej właściwych momentach, kiedy Zbyszek wyjątkowo tutaj ekspresyjnie opowiada to, co opowiadał, a Paweł go na przykład słucha, czy potem odpowiada w jakiś sposób, przeplatałbym te dwa ujęcia. Tutaj mamy sytuację jasną, prawda? Zobaczcie, Zbyszek, kierunek jego spojrzenia idzie na Pawła. Kierunek Pawła idzie na Zbyszka. Zestawienie ze sobą takich ujęć, naturalnie, oczywiście gdybyśmy nie widzieli tego teraz na dwóch ekranach, tylko te ujęcia następowałyby po sobie, w formie takiego montażu AB, AB. Znaczy, że to jest ujęcie A, to jest ujęcie B, no to ta rozmowa byłaby odebrana przez odbiorcę w sposób naturalny. Bo wasze kierunki spojrzeń, przy takim zestawieniu, one w zasadzie dokładnie są taką samą sytuacją, jak wy staliście naprzeciwko siebie, tak? Ze sobą rozmawialiście. Natomiast w sytuacji... No. Proszę. No, właśnie by się znałem, bo my jesteśmy tak pod kątem stoimy. Tak. No to też ma znaczenie pewnie. Znaczy akurat w tym, co chcę wam pokazać, nie ma to teraz nie, takiego nie, znaczenia. Ale oczywiście tak. Oczywiście no, moglibyśmy tutaj w ogóle zrobić taki profil bezpośredni. Natomiast czy to ma znaczenie? Jak najbardziej. To znaczy ustawienie postaci pod takim że kątem w zasadzie jest bardziej wskazane niż ustawienie postaci w takim... w takiej kompozycji dwuwymiarowej, tak? A nie, nie, to na pewno, tylko właśnie sobie myślę, bo ja jestem pod innym kątem niż Zbyszek, ale to... Nie, tutaj bym się tym nie przejmował. Tutaj bym się tym nie przejmował. Ja bym się bardziej przejmował, że jestem taki duży. Coś tak duży, jak pani się... No, to co będzie, to jest... Zachudzony, no. No, prawda. Natomiast, słuchajcie, to jest w ogóle tak... Odwrotnie stajemy, bo to jest jakieś tele. To jest w ogóle tak, że... Nawet jeżeli przygotowujecie pewną kompozycję wystawy, tak? Czy nawet takiej fotografii, kierunek spojrzenia w jakiś sposób determinuje też kierunek uwagi widza. Tutaj wiadomo, że Paweł patrzy tak z lewej na prawą. I wiemy, że na coś patrzy. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć na co patrzy Paweł, no to powiedzmy pewnym błędem byłoby ustawienie nawet nie tyle postaci, bo tutaj, że mówimy o postaciach, no to mówimy o pewnych relacjach, dialogu na przykład. Ale załóżmy, że Paweł by patrzył na jakiś obiekt. Nagranie tego obiektu pod przeciwnym kątem, czy też w jakiś sposób nie stosowanie się do tego prawa osi, spowodowałoby, żebyśmy mieli wrażenie, że Paweł wcale nie patrzy na tenże obiekt, tylko Paweł na przykład stoi plecami do tego obiektu. To się nie przejmujcie, bo to jest po prostu wygaszacz. I zaraz już sobie wrócimy do poprzedniego stanu rzeczy. Ok. To jest ustawienie kamer, kiedy... Moglibyście jeszcze raz stanąć? Tak. Tak, spoko. Jeszcze raz stańcie i za sekundkę wam pokażę, co się tutaj zadziało.
pudrował trochę. Włosy, inne, inne ciuchy bym zabrał. Wygarnij to. A ty nie miałeś włosów? 10 lat temu. Słuchajcie, to jest tu, zobaczcie. Zbyszek i Paweł wchodzą w jakąś tutaj interakcję. Rozmawiają ze sobą. Ich kierunek spojrzeń styka się. Natomiast nie jest kierunek Pawła, nie idzie w drugą stronę, kierunek Zbyszka nie idzie też w jakąś stronę określoną. Te spojrzenia tworzą pewną niewidzialną linię. Czyli poczekajcie, bo tutaj zgasł ten monitor. Chyba Ania poprawiała kabel. Tak mi się wydaje. Ania poprawiała kabel i coś zgasło. Chciałem wam jeszcze raz pokazać tą sytuację i czy zabłyśnie, czy nie zabłyśnie. Zaraz zobaczymy. To jest dosyć... A, fajnie jest być aktorem, nie? No. O! Jeszcze fajnie być reżyserem. Tylko ciepłą kurtkę trzeba mieć. Jaką? Ciepłą. Wiesz dlaczego oni wszyscy w puchowych siedzą w kurtkach? Bo w kółko czekają. No. O, zobaczcie. Mamy sytuację taką jak tutaj. I tutaj narysowałem linię. Spójrzcie jeszcze raz na siebie. Stoimy na linii. Stoicie dokładnie na, to, na tej linii. Nawet tutaj macie ją narysowaną, tak? Jakoś tak wyszło fortunnie. Wasze spojrzenia wygenerowały linię, której nie widać, ale ona determinuje to, w jaki sposób widz będzie odbierał rejestrowany przez was obraz. Tutaj, jak odwrócicie się do tychże monitorów, gdzie widać kierunki spojrzeń, to jest ustawienie kamery 1 i 2. Nie wolno, chyba że robimy to świadomie, bo na przykład chcemy nagrać scenę, kiedy rozmawia ze sobą dwóch bliźniaków, ale aktor jest jeden. Tak? No to jest na przykład, kiedy możemy złamać prawo osi i w jakiś sposób ono jest... możemy je usprawiedliwić. Kamera numer 3 to jest sytuacja, kiedy przekroczyłem oś. A kiedy przekroczyłem oś, to spójrzcie teraz na monitory, spójrzcie na Zbyszka. Patrzcie na Zbyszka. Kierunek spojrzenia. Teraz Zbyszek. Teraz Zbyszek patrzy z prawej na lewą. Patrzy w lewo. Na lewo jest Paweł. Jest to dokładnie sytuacja taka, jak wy ze sobą stoicie i rozmawiacie. Ale uwaga, przestawiłem kamerę przekraczając oś. Osi nie wolno przekroczyć, chyba że robimy to świadomie, bo mamy taki zamysł. Przekroczyłem oś, wykonałem pewien błąd. To jest błąd. Nie chodzi też o minę, tylko zobaczcie. Paweł patrzy w prawo, Zbyszek patrzy w prawo. To jest taka sytuacja. Na Anię patrzymy. Słucham? Na Anię patrzymy. Tak, na Anię. Kurczę, nie pomyślałem o tych... Mimo tego, że podczas nagrania wszyscy to widzieliśmy, tak? Paweł i Zbyszek patrzyli się na siebie i stali naprzeciwko siebie. Montując ze sobą dwa takie obrazy, zasugerowalibyśmy sytuację, choć Pawle, że te postacie stały tak. To jest zupełnie inna sytuacja. Bo w tym momencie kierunki spojrzeń są takie same. Ja jako widz zastanawiałbym się przy takiej żywiołowej dyskusji, na co wy patrzycie, co wy komentujecie. Stoicie obok siebie, patrzycie na coś i dzielicie się jakimiś swoimi spostrzeżeniami na to, co widzicie. To jest zupełnie inna sytuacja, ale ona jeszcze nie jest tak skrajna, jak w wypadku ruchu. Tak? Bo jeżeli mamy ruch, tak, załóżmy, że Zbyszek by uciekał, a Paweł go gonił. Będziemy kręcić? Chcecie? Może, bo teraz jest tak. Pytanie jest takie, czy rozumiecie, o co wam chcę przekazać? Tak, ja nawet to znam. Nawet to znasz. A Gosia i Ania, rozumiecie? Tak, ja rozumiem. Bo gdybyśmy w takiej sytuacji, oczywiście my troszeczkę zmieniamy sens ujęcia, sens sceny.
ale sytuacja byłaby naprawdę skrajna, gdybyśmy mieli jeszcze ruch i jeszcze mielibyśmy do tego, ten ruch byłby zdeterminowany przez fabułę. No nie wiem, tak rozmawiacie ze sobą, że Paweł by się zdenerwował, a Zbyszek by zaczął uciekać, tak? To też powinniśmy to nagrać w taki sposób, aby kamery były po jednej stronie. Bo jeżeli te kamery, teraz sobie wyobraźcie, okej, nie będziemy tego nagrywać, bo będziemy co innego nagrywać potem. Super. Wyobraźcie sobie, że Zbyszek właśnie ucieka, tak? Zbyszek właśnie ucieka, a Paweł właśnie z tym spojrzeniem zaraz go będzie gonił. To jest sytuacja jasna. Wyobraźcie sobie, że to są ujęcia w ruchu, które ze sobą montujemy na zasadzie, mówimy o montażu AB, AB, AB. Czyli pewna równoległa narracja z takich ujęć będących sytuacyjnie blisko siebie. Zbyszek ucieka, widać, że już tak nogę podnosi i ucieka. Kierunek jest ten. Kierunek jest ten. Ale teraz z powrotem, słuchajcie. Mieliśmy inne ustawienie kamery. No to słuchajcie, teraz wyobraźcie sobie, że Zbyszek i Paweł są w ruchu. No to chyba nie jest tak, że Zbyszek ucieka, tylko Zbyszek powiedział: Pawle, ja już ci wybaczyłem. Aż się cieszy Zbyszek i idzie Pawłowi uścisnąć rękę, idą sobie na spotkanie. Staje się cały czas tak samo. Wystarczyło przestawić kamerę i teraz uwaga, dlaczego wam to mówię? Ponieważ jedną z klasycznych takich sytuacji, kiedy montażysta przegląda po raz pierwszy materiał, jest: słuchajcie, to się nie montuje. To się nie montuje, ponieważ nie ma zachowanych kierunków. Ja w zasadzie nie wiem, co wy chcieliście mi tutaj przedstawić, bo w zasadzie nagraliście to w taki sposób niechlujny, nie stosując się do żadnych zasad gramatyki języka filmowego. I montażysta jest osobą, która nie jest obciążona kontekstem tego, co było na planie. My wszyscy widzieliśmy tutaj, że Zbyszek i Paweł stali i na siebie patrzyli, tak? Ale montażysta nie był na planie. Montażysta dostaje po prostu takie ujęcia i no, mówi: słuchajcie, no, w scenariuszu jest napisane, że miało dojść do gonitwy. No przecież nagraliście mi tak, ustawiliście kamerę, że te postaci mają zaraz się spotkać. No to o co chodzi? Jak ja to zmontuję? Można zrobić odbicie lustrzane, zgadza się. Tylko to jest tak naprawdę tani zabieg, to jest tandeta, która nie przejdzie, na przykład u mnie nie przejdzie, ponieważ na przykład kieszonkę marynarki mam z tej strony, albo gdyby z tyłu były napisy, nie wiem, jakieś billboardy reklamowe, no to wiecie, co się stanie przy odbiciu lustrzanym. To nie przejdzie. No nie przejdzie, no właśnie, nie przejdzie. Zdarzają się te sytuacje? W zasadzie powiem wam, że częściej się zdarza w filmie dokumentalnym. Albo po animacjach. No, to znaczy animacja to powstaje tak długo, animacja powstaje tak długo, że powinniśmy... Oczywiście te wszystkie zasady, o których tutaj mówimy, one też mają znaczenie w animacji. Tylko że w animacji tak długo siedzimy nad, nie wiem, rysunkiem ręcznym, CGI-em, laleczkami, wycinankami, no że raczej to byłoby coś niezrozumiałego, że nagle popełniamy jakiś taki błąd. Zdarzały się takie sytuacje, na filmie fabularnym. 2003 ruch laleczki. Pochodzę, kamerę postawiłem. Słuchajcie, w wypadku fabuły, gdzie się może takie coś zdarzyć? Gdzie też trochę nie zrobimy odbicia lustrzanego? Mamy samochody, które właśnie siebie gonią, tak? Gonitwa samochodowa. No jeżeli zrobimy odbicie lustrzane, to kierownica nam powędruje na drugą stronę. No to chyba dobrze. Jesteśmy w Anglii. No właśnie, ten. Słuchajcie, no to będzie też trochę komicznie wyglądało, że kierownica raz będzie z lewej strony, raz z prawej, tak? Oczywiście to jest tandetne rozwiązanie tego problemu, które nie powinno mieć miejsca. Pracując nad filmem, staramy się w taki sposób pracować, aby ułatwiać pracę kolejnym osobom, które będą przejmowały od nas materiał, nie im utrudniać. Sytuacje odbicia lustrzanego zdarzają się czasami w dokumencie, bo w dokumencie mamy pewną tak dużą dynamikę pracy, czasami jest tak: o Jezu, nie zdążę przebiec na drugą stronę, bo coś się dzieje z kamerą, no muszę ją ustawić tutaj, no i potem się okazuje, że faktycznie próbujemy ze sobą zestawić dwie sytuacje, nie wiem, osoba manifestująca i na przykład scena, tak, gdzie przemawiają politycy. No to też musimy zachować kierunki, no bo wiadomo, że osoba manifestująca patrzy na scenę. Jeżeli ja ustawię błędnie kamerę, no to zasugeruję, że ta osoba stała tyłem do sceny. Mimo że patrzyła na scenę. Bo na przykład scenę, gdzie politycy przemawiali, nagrałem pod jednym kątem i z jednego ustawienia kamery, bo też wygenerowała się oś, której nie widać,
ale ona jest niewidzialna i w jaki sposób determinuje uwagę widza. Albo determinuje w ogóle to, w jaki sposób widz będzie rozumiał daną sytuację. No i w takiej sytuacji, no nie wiem, pewnie montażysta podjąłby decyzję, że może zrobimy odbicie lustrzane. Ale jeżeli w tle jest coś, jakiś napis, no nie przejdzie. To odbicie lustrzane no jest tandetnym rozwiązaniem, no ale wiemy, że tandetne rozwiązania, no z fuszerką mamy do czynienia w każdej dyscyplinie, nie tylko artystycznej. Więc to jest jakby coś, co jest świadectwem tego, że ktoś zawalił robotę. Okej, w filmie fabularnym, jak to się może stać? Nie wiem, nagrywamy sytuację, ale potem na przykład 3 miesiące później robimy dokrętkę. No i co? Pamiętacie, jak stali aktorzy? Jak były ustawione kamery? No ja nie wiem, może tak stali. No to może tak stali, to niech tak staną. A potem się okazuje, że te dokrętki no nie montują się, bo sytuacja zupełnie jest sprzeczna temu, co się działo na planie. Inna sytuacja, no właśnie, pościg samochodów. No powiedzmy, że to jest tak rozbudowana scena, że jednego dnia zdjęciowego nagrywamy jeden samochód, a na przykład drugiego dnia zdjęciowego nagrywamy drugi. No i powiedzmy, ekipa się prześpi z problemem i tak się prześpi z problemem, że nie pamiętają. Nie pamiętają, jak samochód poruszał się i tak dalej i ustawią kamerę na przykład z drugiej strony. No to już jest, ale tak jak wam mówię, jakby popełnienie tego błędu w wypadku ruchu naprawdę potrafi zniekształcić sens sytuacji. No bo to jest różnica, czy ktoś siebie goni, czy sobie idą, czy samochody uciekają, jeden ucieka, drugi go goni, czy zaraz się zderzą. Więc sprawa jasna, nie? Tak. No to się cieszę z tegoż powodu. Słuchajcie, w ogóle to jest tak, że montażyści, powinni wiedzieć, przepraszam was, udrożnię sobie nos. Robię godzinkę 20, tak? Czyli dopiero mamy godzinę zajęć, super. Montażysta, bo powiem wam, że chyba powinien trochę wiedzieć, jak działa ludzki mózg. Bo to, o czym tutaj mówimy, to jest trochę jak działa ludzki mózg. To znaczy, jeżeli mamy bardzo sugestywne gesty, na przykład ujęcie, zbliżenie wyciąganej ręki, no to wiemy, że ona zaraz coś chwyci. Tak? Jeżeli mamy, załóżmy, położone, nie wiem, siekierę i widzimy rękę, która... Zupełnie oddzielne ujęcie, z samej ręki. Mamy ujęcie z siekiery, która leży, na przykład ręki wyciągane, to wiemy, że ta ręka zaraz pewnie to chwyci. Pewien gest sugeruje, co nastąpi, mimo że nie musimy tego zobaczyć, co nastąpi. Tak działa trochę ludzki umysł i może to jest taka moja opinia. Ale kiedy sobie rozmawiałem z jakimiś montażystami o tym, to powiedzieli, że w sumie to bardzo ciekawe i może warto posiadać taką wiedzę gdzieś też szerszą na temat tego, w jaki sposób ludzki mózg funkcjonuje. Kiedyś oglądałem taki wywiad, wykład neurobiologa. Neurobiologa, który powiedział, że ludzki mózg, wszystko to, co dostrzega z półsekundowym opóźnieniem. Ile sekund to jest, ile klatek to jest jedna sekunda w systemie europejskim? 24. No 25 cyfrowym, na graniu cyfrowym. Czyli powiedzmy, że to jest 12 klatek opóźnienia. Z racji tego, że ludzki mózg reaguje z opóźnieniem, to znaczy, że w zasadzie to, co widzimy, to jest to, co się wydarzyło pół sekundy temu. Więc właśnie z tegoż powodu, kiedy w jakiś sposób obcujemy z opartem, czy z różnego rodzaju obrazami, które mogą wywołać pewne złudzenia, albo w ogóle, jeżeli każdy z nas kiedyś doświadczył jakiegoś złudzenia optycznego, tak, no to jest to spowodowane między innymi tym, że nasz mózg ma pewne swoje ograniczenia, czy też swoje możliwości. Ta teoria, ten fakt, że ludzki mózg rejestruje różne obrazy z opóźnieniem, wytworzył pewien mechanizm, który się nazywa neuronami lustrzanymi.
Neurony lustrzane, to nie musicie to aż tak, to znaczy, jeżeli chcecie to sobie zapisać, to sobie zapiszcie. W ogóle bardzo się cieszę, że robicie notatki. Zbyszek, nie robisz. Nie, wszystko zapamiętuję. To się nagrywa chyba. Tak, nagrywa się. Natomiast słuchajcie, neurony lustrzane oznaczają, że kiedy... Czasami mówimy o tym, że ziewanie jest zaraźliwe. Jeżeli jedna osoba ziewnie, albo nawet powiem o ziewaniu, to nagle zaczniecie ziewać. Jest to spowodowane między innymi dlatego, że człowiek potrzebuje trochę drugiego człowieka, żeby w jakiś sposób sobie radzić z takimi rzeczami, jak właśnie te opóźnienia i tak dalej. To znaczy, jeżeli ja na przykład ziewnę, to wy nagle sobie przypomnicie, o cholera, ja też jestem zmęczony, to też sobie ziewnę. Jeżeli widzimy rękę, która jest wyciągana do czegoś, tak, no to już skojarzymy, że ona zaraz coś chwyci. Już wiemy, że jak ja wyciągam taką rękę, to jeszcze nie wiecie po co, czy po pilota, czy po leki, czy po siekierę, ale w jakiś sposób taki gest, no słuchajcie, no wiecie, że zaraz to chwycę, bo już wykonuję pewien gest. Ale też jakby doświadczyliście tego, to znaczy znacie już pewne doświadczenia wizualne i też powiedzmy wiecie, że taki gest coś oznacza. Montując obrazy, komponując je, w zasadzie też możemy, myślę, że jest to istotna albo pewna ciekawostka, która może Wam się przydać też, aby w jakiś sposób sprytnie komponować pewne obrazy. Bardzo lubię filmy braci Dardenne. Filmy braci Dardenne, no one też, każdy jest inny, ale powiedzmy wszystkie troszkę idą jednym rytmem, czyli bardzo podobną dramaturgią, no i wszystkie są dosyć mocno przejmujące. Tam jest taka sytuacja, że... O! Albo wróćmy sobie do Eisensteina. Czy ktoś widział, że ten wózek się wywrócił? Nie widzieliście tego, że ten wózek się wywrócił, bo na filmie on się nie wywrócił. No ale ten gest, najpierw byliśmy przygotowywani na to, że ten wózek się toczy, toczy, toczy i nawet widzimy, jak się przychyla. My już się spodziewaliśmy tego, że zaraz zobaczymy to, że ten wózek się wywróci. Ale zobaczyliśmy coś innego. Po pierwsze, nagle dostaliśmy prawie jak z otwartej dłoni w twarz. No ale w jakiś sposób jeszcze tam dotrzedł ten dodatkowy element tego, no jeszcze bardziej wyrazistego, takiego mięsistego, przejmującego wrażenia, tej przemocy, która tam się zadziała. Zobaczę, co się dzieje. A. Michał będzie za jakiś kwadrans. No sobie obejrzy to, co opowiadaliśmy. Wiecie, jak jest mechanizm gagu filmowego? Gag. Gag to są takie... No, ludzie, którzy pracują nad komediami, bardzo lubią gagi. Wspomniałem Wam o swoim mentorze, Józefie Gębskim, który był takim moim pierwszym mistrzem, który towarzyszył mi przy edukacji filmowej. Tutaj nawet jest napisane, tak? Jest wymieniony z imienia i nazwiska, bo zrecenzował tą książkę. Potem mi powiedział, że trochę napisał wbrew sobie, ale nieważne. To jest książka bardzo też interesująca, ale tutaj to, co ja mówię Wam w takim małym ułamku z perspektywy głównie montażysty, no tutaj słuchajcie, mamy jeszcze szersze rozwinięcie. Tu jest już taka hardcore teoria filmu. No może nie hardcore, ale no jest tutaj sporo ciekawych sytuacji, no właśnie, jak budynek determinuje pewną kompozycję linearną, budynek czy kąt ustawienia kamery, czy na przykład kolory, które wydają nam się bliższe lub dalsze z samego powodu, że jeden kolor jest ciepły, a drugi jest... Z tej książki tylko skorzystajmy tą rzecz. No. To jest taka koncepcja, że można, jak budujesz obraz, zrobić w ten sposób, że teoretycznie są różne linie. Prawda? Tak, zgadza się. No ale to są właśnie te linie, które... Po prostu, jak im dalej idą, to one gdzieś się stykają. Mhm. My sobie już wyobrażamy, gdzie one się... Można budować po prostu dodatkową głębię. W filmie to widać, tą głębię. Tak. A można robić tak fotografię... Ale stykające się linie te też sugerują uwagę widza. Nie, one nie stykają się na obrazie, tylko stykają się gdzieś za obrazem. Tak, tak. Można budować na fotografii tak, że głębia jest większa wtedy. Tutaj, słuchajcie, jest na przykład... Tak się wydaje. Tutaj jest taka propozycja. Tu jest korytarz. Na końcu korytarza są drzwi.
Na jednym zdjęciu są czerwone, na drugim są niebieskie. Możecie sobie przejrzeć i powiedzieć mi, jak wam się wydaje, które drzwi są bliżej. Sam kolor już wystarczy, że my w jakiś sposób odbieramy, że coś może być bliżej lub coś może być dalej. Mam drzewi. Mam wrażenie, że to właśnie mieliśmy na przykład tydzień temu. No mieliśmy. Tak, tak? Aha, no to wam to opowiadałem, tak? Właśnie nie wiem, czy drzewi, czy... Tak, tak, też bym rozmawiałem. No, ale faktycznie tak jest. Wspomniałem wam. Faktycznie tak jest. To jest... To jest separacja tonalna jeszcze. Mhm. My God. To są, słuchajcie, takie ciekawe rzeczy. Aha, wspomniałem o Józefie Gębskim. Ja od razu dygresję, ponieważ on zrecenzował tą książkę. Józef Gębski był... jest dokumentalistą, który zrobił około 200 filmów dokumentalnych, w tym kilka fabularnych, a fabularne zrobił komedię. Czy znane? No, nie, można je kupić w Empiku. Filip z Konopi, a drugi... Nie pamiętam teraz tytułu, ale są to komedie i on w jakiś sposób był też teoretykiem komedii. Uh-huh. Teoria komedii. Między innymi fascynował go gag. Dlaczego nas śmieszy to, że ktoś się poślizgnie na skórce od banana? Przede wszystkim to też chodzi o pewien montaż. Widzimy postać, która idzie. Pewna mechanika czy budowanie gagu filmowego. Widzimy postać, która idzie i nagle ujęcie, które pokazuje skórkę od banana. Widz już wie. Ja widzę tą skórkę od banana. On idzie, ale on jeszcze jej nie widzi. Ja wiem, co zaraz nastąpi. I potem pewne rytmiczne montowanie tej skórki od banana, idącej postaci. No i nagle ta postać faktycznie, tak jak się widz spodziewał, robi swój fikołek do tyłu, a widz, no, jego naturalna reakcja, ja wiedziałem, że się tak stanie. Ja wiedziałem, bo mnie na to przygotowano. Ja wiedziałem, że tam jest ta skórka, ale on nie wiedział. On nie wiedział, to znaczy bohater filmu, nie wiedział, ale ja wiedziałem. Czy to mnie właśnie zawsze zastanawiało, dlaczego mówi się na tej skórce od banana, a w rzeczywistości no nigdy się nigdy od skórki od banana no, nie poślizgnął. Mi się zdarzyło. Mi się zdarzyło. Nie, słuchajcie, to jest jakby też budowanie pewnych zapowiedzi. No, ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Skórka od banana, idzie człowiek. Skórka od banana, idzie człowiek. Skórka od banana, idzie człowiek. Spodziewamy się, co nastąpi, a to na przykład nie następuje. To są jakby też pewne różne sposoby budowania narracji, albo ewentualnie, tutaj jeszcze raz wracam do tego pancernika Potymkina, sytuacja o wiele zupełnie inna. Wiemy, że ten wózek się wywrócił, ale do tego nie widzieliśmy. Zobaczyliśmy coś innego. Pojedzie wózek i wrzucają skórki od banana. To już jest Zbyszku kombo. Słuchajcie. Słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że teoretycznie to chyba ostatnia. Potem już sobie poćwiczymy. Wspomniałem wam o Eisenstein był propagandzistą. No i jakby mimo tego. No, zawsze propaganda nam się kojarzy z czymś, po pierwsze, tanim, słabym, mało autentycznym, spolaryzowanym i fałszywym. No, ale Eisenstein, mimo tego, że był tym propagandzistą, filmy, które stworzył, ale też to, co się działo później, umiejscowiły go w podręcznikach historii filmu, tak jak wam pokazywałem, jako Eisenstein geniusz. Eisenstein, wybitny twórca kina, wybitny artysta. Natomiast jest jeszcze jedna postać, która jest zupełnie innego nurtu. Leni Riefenstahl, która jest Niemką. No to już pewnie, jak mówię wam o propagandzie, to się spodziewacie, o co tutaj chodziło, tak? Leni Riefenstahl, która... jej postać występuje w Muzeum Kinematografii w Berlinie. Niestety jej postać występuje też w Muzeum Terroru w Berlinie. I jest to postać, której towarzyszył proces norymberski. I jest to... no jest to bardzo przejmujące. Natomiast film, który ona stworzyła, Triumf Woli, jest filmem mocno propagandowym, przedstawiającym rzeczywistość hitlerowskich Niemiec, gdzie wszyscy są radośni, szczęśliwi, bo oto idzie wódz,
Wszyscy nie czują głodu, cieszą się, bawią się, świętują, maszerują. Potęga, tak? Film Triumf Woli, mimo tego, że jest filmem bardzo mocno propagandowym i dzisiaj nieakceptowalnym absolutnie, absolutnie nieakceptowalnym ideologicznie, czy jeżeli chodzi o jego przekaz. Mimo tego, ten film można czasem zobaczyć w Polsce. Gdzie? W kinie Iluzjon. Znacie kino Iluzjon? Tak. Kino Iluzjon, które się nazywa Muzeum Sztuki Filmowej. To jest muzeum, gdzie się idzie oglądać filmy. Jeżeli wiecie... No, to w internecie można obejrzeć. Słucham? W internecie. No można obejrzeć w internecie. Ale dlaczego? Dlatego mówię, że Muzeum Sztuki Filmowej, ponieważ mimo tego, że ten film jest totalnie nieakceptowalny, jeżeli chodzi o przekaz, ideę, stał się ważnym utworem w kontekście no, też gramatyki języka filmowego. Tutaj mówimy sobie o ustawieniu kamery, o osi, tak, kierunku spojrzeń. Natomiast jest jeszcze coś takiego, co się nazywało kąt ustawienia kamery. Kąt, ale to znaczy góra i dół. Żabia perspektywa i ptasia perspektywa. Leni Riefenstahl w celach propagandowych odkryła i była pierwszą osobą, która zwróciła na to uwagę i świadomie wykorzystała ten zabieg, że kiedy filmowała Hitlera z żabiej perspektywy, to znaczy, kamera była ustawiona na dole. Ten Hitler wydawał się potężny, wielki, dumny, no, mocarny. Osoby filmowane z ptasiej perspektywy, znaczy nie mówimy od razu, że z lotu ptaka, ale po prostu kamera była ustawiona wysoko i kierowała się w dół. Osoby, które były filmowane z takiej perspektywy, wydawały się słabe, nijakie, mało warte szacunku na przykład. Ona to odkryła i wykorzystała w celach propagandowych. Z punktu widzenia historii filmu jest to o tyle interesujące, że te ekstremalnie ważne środki narracyjne, ekstremalnie ważne sposoby budowania narracji wizualnej powstały w celach propagandowych, ale przetrwały. Eisensteina, oczywiście on ewoluował jego ideologię, kompozycji i nadawania znaczenia obrazom. To bardzo ewoluowało, jeszcze dźwięk teraz ma wielkie znaczenie ku temu. Ale przetrwało. Tak? Kąt ustawienia kamery też ma znaczenie. No, chociażby dorosłe i dziecko, tak? No to mamy też pozycję neutralną, tak? Mamy ptasią perspektywę, kamera w dół. Żabią perspektywę, kamera w górę. Perspektywa jeszcze neutralna, czyli na wprost. Wyobraźcie sobie, że nagrywacie dziecko i dorosłego, tak? No naturalnie jest tak, że dziecko jest nagrywane z ptasiej perspektywy, to znaczy widać, że jest mniejsze i jest dzieckiem, ponieważ jest filmowane od góry. Dorosły, jeżeli jeszcze dodatkowo chcemy spotęgować jego dorosłość i na przykład jego przewagę, no to nagrywamy go z perspektywy żabiej. Ale teraz odwróćmy to. Dziecko nagrajmy z perspektywy żabiej, a mężczyznę dorosłego człowieka z perspektywy ptasiej. Nagle się okaże, że dziecko wydaje się większe niż dorosły. No i takie zabiegi wykorzystywano w wielu różnych filmach, gdzie w jakiś sposób chciano też podkreślić, że na przykład aktor niższy albo mniejszy tak naprawdę był większy, albo ewentualnie no, bardzo sporo tego wykorzystywano w jakichś filmach fantazy. I chciano przedstawić, że to jest olbrzym, a to jest na przykład jakiś, nie wiem, niziołek, czy hobbit, czy krasnol. Moglibyśmy na przykład też sobie poeksperymentować z tym, i na przykład nagrać Anię czy Gosię z perspektywy żabiej i na przykład Zbyszka z perspektywy ptasiej. Nagle się okaże, że wchodzi Gosia i jest gigantem i patrzy z góry na Zbyszka. Więc to jest też nadawanie pewnego znaczenia czy no pewnego charakteru postaci. No i to jest jeszcze jeden taki ważny element. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest struktura. Struktura to znaczy mamy kadr i przestrzeń pozakadrową. To nie wiem, czy słyszeliście o tym. Profesor Jaroszewicz, który tutaj prowadzi pracownię filmową, bardzo dużo o tym mówi. Mamy kadr, czyli zawartość kadru, plus wszystko to, co w kadrze, czego w kadrze nie widać, ale my wiemy, że to jest. Wiemy dlatego, bo właśnie widzimy jedną postać, która patrzy w danym kierunku, no to na coś patrzy. To już wiemy, że tam coś poza kadrem jeszcze jest. Zaraz pewnie zobaczymy, co jest. Albo ewentualnie słyszymy, tak? Słyszymy, to znaczy widzimy obraz, ale widzimy pewną zawartość kadru,
ale słyszymy, że ktoś nadchodzi, ale coś szeleści, tak? Aktorzy się patrzą i zaraz zobaczymy, co szeleści, albo ewentualnie słyszymy, że burza idzie, dlaczego w kadrze na przykład może nie być, to może to nie być widoczne. Dobrze, słuchajcie. Jest jeszcze jedna taka rzecz, którą... To mówił. Słucham? Bo nawet to mówił. Kto? Jaroszewicz. Mówił to, no mówi to. Znaczy mówi to swoim dyplomatom. Szczególnie. Ale ja nie robiłem dyplomu profesora Jaroszewicza, ale usłyszałem od jego dyplomantów, że bardzo dużo mówi się o tak zwanej przestrzeni pozakadrowej. Dobrze, słuchajcie. Za te rzeczy to już takim poważniejszym. No. Słuchajcie. Zróbmy tak. Jest jeszcze pewna zasada zachowania ruchu. Ale wydaje mi się, że to wyjdzie w praktyce, dlatego mam dla was zadanie do wykonania. Chciałbym, żeby każdy z was, żebyście się dobrali w pary. No, jest was czworo, więc to... Albo jeden, dwa, albo jeden, dwa. I słuchajcie, chodzi o to, aby jedna osoba wymyśliła dla drugiej osoby pewną powtarzalną czynność. No nie wiem, może to być ćwiczenie fizyczne, kultura fizyczna, no wiadomo, trochę kultura, trochę Ania zaciera ręce, to znaczy, że chce komuś dokuczyć. Chodzi o to, aby jedna osoba była trochę reżyserem, operatorem kamery, a druga osoba była aktorem. Później się zamienicie. Później się zamienicie, właśnie. Ani nie zacieraj rąk, bo nie wiadomo, jak to się trzeba. Powtarzalna czynność, to znaczy, nie wiem, przysiad, skłon. Jeżeli macie jakiś, tutaj znajdziecie przedmiot, który na przykład, nie wiem, można nim obracać, cokolwiek. Pewna powtarzalna czynność, którą nagramy z różnych, w różnych planach. W planie ogólnym, w półzbliżeniu i ewentualnie w zbliżeniu, czy nawet jakimś detalu. Później, jak będziemy mieli takie trzy ujęcia, będziemy się starali je zmontować. Oczywiście tą czynność trzeba będzie powtórzyć trzy razy, tak? To znaczy, jeżeli ja na przykład robię przysiady, to najpierw robię ich 5 i kamera jest ustawiona, rejestruje plan ogólny. Później jeszcze raz wykonuję 5 przysiadów, ale kamera jest ustawiona w takim planie półzbliżeniu, czyli na przykład od pasa w górę. No i później załóżmy zbliżenie, detal, nie wiem, czy na przykład na samą stopę, na kolano. Też 5 przysiadów, żeby powtórzyć tą samą czynność. Oczywiście to jest jasna sprawa, że nie powtórzycie tego. Osoba, która będzie wykonywała tą czynność, nie powtórzy jej 5 razy identycznie. Ale mamy 3 kamery. Właśnie chodzi o to, Zbyszku, żeby nie wykorzystać dobroci technologii, bo chodzi, mówisz o systemie multikamerowym. I tak się robi seriale, tak? To znaczy się robi wtedy, w ogóle dubla się robi wtedy, kiedy lampa spadnie aktorowi na głowę. I naprawdę trzeba tego dubla zrobić. Natomiast no, tam wszystko powstaje fabrycznie, tak? Znaczy, okej, macie tutaj tekst, załapaliście, no tak, no to wychodźcie. Jeden raz mówią, kamery z 3 różnych perspektyw od razu to zarejestrowały, później się tylko przełącza widok z kamery. W filmie fabularnym, gdzie... Tak, aktor jeszcze musi grać, więc... Tak. Trzeba mu za coś zapłacić. W filmie fabularnym, słuchajcie, w ogóle też mówimy o sprzęcie zupełnie innego rodzaju. To znaczy, kamery telewizyjne, one mają swoje możliwości podłączenia do wizjera, miksera wizyjnego i tak dalej. Możemy sobie właśnie faktycznie nawet na żywo montować, tak jak mamy programy, jakieś talent show, czy jakieś talk showy na żywo emitowane. I to są sprzęty, które temu służą, sprzęty, które są mocno uniwersalne, na przykład obiektywy zmiennoogniskowe. To znaczy nie trzeba odkręcać obiektywu, żeby zamontować drugi, tylko po prostu obiektyw, który zmienia swoje parametry optyczne. Natomiast w filmie fabularnym to też mamy do czynienia z zdecydowanie droższym, lepszym sprzętem. Jeden obiektyw, najdroższy obiektyw, jaki w życiu trzymałem w rękach, kosztował 200 tysięcy złotych. A czym się różniło od tych tańszych? Przede wszystkim tak, w ogóle kamera filmowa, taka filmowa, to jest takie prostokątne pudełko, body, które też potrafi kosztować na przykład 150 tysięcy, 200 tysięcy złotych, które sobie kompletujemy do konkretnego celu. Nie ma tam miejsca na uniwersalność, tam jest miejsce na świadomość. To znaczy nie bierzemy sobie obiektywu zmiennoogniskowego, który dostosuje się do sytuacji, tylko po prostu wiemy, ok, ten obiektyw jest wąskokątny, ten jest szerokokątny, ten wykorzystam do takiego działania, ten wykorzystam do takiego działania. Mam czas na odkręcenie obiektywu i zamontowanie innego obiektywu. No też praca na samym planie filmowym wygląda tak, jak widzicie napisy końcowe, tam jest człowiek podpisany zdjęcia.
albo w napisach końcowych anglojęzycznych, to jest łatwiej zrozumieć. DOP albo Director of Photography albo Director of Cinematography. Ten człowiek podpisany w napisach końcowych jako zdjęcia nie dotyka się kamery. To jest reżyser zdjęć, to jest autor zdjęć, to jest autor koncepcji wizualnej, a przy samej kamerze potrafi stać 5 osób. Mam znajomego, o, znacie go. Pojawił się tutaj rejestrując tą naszą rozmowę o patriotyzmie. Pamiętacie? Taki z długimi włosami Maciek. No to on na przykład często podejmuje pracę na planie filmowym jako ostrzyciel. Tak? No jest na przykład szwękier, czyli operator kamery. Operator kamery to jest co innego niż operator obrazu, ale to są już takie zupełnie inna dziedzina dotycząca filmu. Szwękier to jest faktycznie osoba, która operuje kamerą, wykonuje polecenia reżysera zdjęć, operatora obrazu, no dodatkowo może być na przykład wózkarz, może być właśnie też ostrzyciel, czyli osoba, która ma instrukcję, słuchaj, jak kamera przejedzie na wózku te 3 metry, no to zrobisz mi przeostrzenie na przykład na tą postać, albo w ogóle dbaj o to, żeby ta ostrość była cały czas równomierna. I to trochę tak wygląda. Przy jednej kamerze potrafi stać 5 osób, a osoba podpisana w napisach końcowych jako zdjęcia to jest człowiek, który kamery niekoniecznie dotyka, tylko jest właśnie tym reżyserem zdjęć. Chociaż zdarza się, że jest tak zdenerwowany, że siada za kamerą. Teraz już mówi, słuchajcie, no jakby nie rozumiecie, co ja mówię, to ja usiądę za tą kamerą. A operator gdzie jest? Operator obrazu. Operator obrazu to jest właśnie ten reżyser zdjęć, a operator kamery to jest ten szwękier, czyli ta osoba, która stoi przy kamerze i nią operuje podczas nagrania. Operator to jest ktoś, kto wymyśla, jak ma wyglądać obraz, jakby słowem. Ale właśnie musisz powiedzieć, czego operator? Operator obrazu. Operuje obrazem, a operator kamery to jest operator kamery. To znaczy, to jest właśnie osoba, która stoi... Znaczy, operator obrazu nie równa się operator kamery. To jest często taki błąd, który, jeżeli nie znamy tego rozróżnienia, no to nie wiem, jeżeli jesteśmy jakimiś kierownikami produkcji czy coś, to może wprowadzić dużo zamieszania. Jeżeli na przykład używamy zamiennie tych dwóch terminów. Dobrze, to w tym momencie tak, do praw potem tego filmu ma kto? Twórcą jest operator obrazu. Twórcą. Bo są twórcy i wykonawcy. Jasne. Ale to słuchajcie, bo zaraz wejdziemy w ogóle w temat praw autorskich. Nie, bo tak chciałem. Bo Zbyszek poruszasz ciekawe rzeczy. Rzuciłeś to na parę rzeczy i w tym momencie ktoś, kto jest tym operatorem takim obrazu, to można powiedzieć, ma prawa autorskie do tego. Jest twórcą, jest autorem. Natomiast ta osoba, która wykonuje jego pewien zamysł, no to jest wykonawcą, tak? Znaczy akurat w naszym prawie, bo gdzieś tam w Stanach to niekoniecznie. No, zgadza się. Słuchajcie, to w takim razie pomyślcie, słuchajcie, dobieramy się w pary chłopak, dziewczyna, czy chłopcy razem i dziewczyny razem. Już się dobraliście. Tak. A czy już macie zamysły? To znaczy, kto, jakie będziecie, Aniu, ty z kim jesteś w grupie? Z Pawłem. Paweł wyskoczy 3 razy przez okno. No. Z pierwszego piętra. Zbyszek, skoro tyle tutaj książek, to... Aha, słuchajcie, bo Gosiu, bo ty jeszcze nie znasz tutaj standardów tych warsztatów. Do tych książek można sobie normalnie zaglądać, ja właśnie specjalnie położyłem, bo to są tak, książki, tak, które tutaj... Nie da rady. Piotr mnie przeżył. Czego bym nie przeżył? Żonglowanie. Żonglowanie książkami? Tak. Że co, żebym się zmartwił? No. Nie, to znaczy, wiecie co, ja najbardziej lubię tą książkę, bo się widać, że ona jest taka, kurczę, taka jeszcze zniszczona, taka, ma w sobie ducha. A właśnie, a propos praw autorskich, to w czwartek o godzinie 18 jeszcze będzie dodatkowy wykład i ten, kto nie przyszedł, zostaną razem. No nie chce się zgłębić. Dlaczego? Bardziej w to. Co? Dlaczego nie musimy? No bo nie, bo tylko pierwsza. Bo będzie bardzo mało osób. Nie stacjonarni? No, nie wiem. Ja nie idę, ja nie chcę. Ja musiałem kiedyś z egzamin z tego zdawać, więc nie chcę. O, to ja nie musiałem z tego zdawać. Miałem przez pół roku wykłady z tego, nawet przez rok. No to masz wyrzuć, bo tak samo jego nazywia z wideo, bo z filmówki przeszła. Słuchajcie, co wiemy z dzisiejszych warsztatów? Jak jest aktor niski, a chcemy pokazać, że jest
No, jeżeli nam trali postawimy kamerę, no to nie wyjdzie to, że chcemy jeszcze pokazać. Jak jest niski i jak chcemy, żeby był wyższy, to perspektywa żadna. Znaczy, to oczywiście tak sobie trochę mówię pół żartem, pół serio, ale faktycznie jest tak, że jeżeli chcemy, że jest jakiś drobny aktor, który ma właśnie wejść i na samo wejście ma już tutaj spowodować taką reakcję na przykład z osób zgromadzonych, aktorów zgromadzonych. Jasne. Ma spowodować reakcję, że o Jezu, aż wszyscy zamilkną, bo wszedł taka postać, a niestety tym, co mu natura dała, niestety nie wywoła takiej reakcji, no to na przykład możemy ustawić kamerę z tej perspektywy żabiej. Kierunki, zachowanie kierunków, wiemy, o co chodzi. Tak. Mówimy trochę o tym, co się dzieje na planie filmowym, co się potem przekłada na montaż. Jeżeli nagrywacie ujęcia, no to może się okazać tak, że potem przekazujecie to montażyście, a montażysta mówi: słuchajcie, to mi się nie klei, kierunki w ogóle są, każdy kierunek w inną stronę, ja nie wiem, co wy chcieliście tutaj przedstawić, ja nie było na planie filmowym. Słucham, może tak powiedzieć montażysta, tak? No, w sytuacjach skrajnych może się okazać, że trzeba zrobić jakieś dokrętki. A są to sytuacje skrajne. Zazwyczaj montażyści próbują, najpierw mówią, że się nie da, ale jeżeli są dobrzy, to potrafią coś też ciekawego zawsze wycisnąć z takiego materiału. Często jest przy ujęciach nagranych błędnie, pojawia się problem, bo trzeba podejmować decyzję. No nie da się. To jest ciekawe ujęcie, ale nie da się. Po prostu ono się nie montuje zresztą, tak? Czasami trzeba podejmować trudne decyzje, żeby na przykład zrezygnować z jakiegoś ujęcia. Czasami mniej znaczy więcej. To też znacie pewnie to określenie. Cóż. Poczekamy jeszcze na Anię i... Chyba, że Zbyszek i Gosia, wy już chcecie... Możecie zacząć. Tak. Możesz oglądać książkę i mam wymyśleć trzy kadry, które... To znaczy inaczej. Wymyśl Gosiu, ale... Przepraszam, jeżeli mogę jakąś sugestię. Przeglądanie książki nie jest aż tak powtarzalne. A w celach, dlaczego to zadałem wam? Bo chciałbym, żebyśmy potem na następnych zajęciach, kiedy już będziemy mieli otwarte programy do montażu, chciałbym, aby na bazie tych materiałów popracowali nad tak zwaną konsekwencją w montażu, czyli zestawianiem ze sobą we właściwy sposób poprzedniego ujęcia z następnym. Jeżeli tutaj mamy trzy plany, tak? Plany to wiemy, co to jest. Tak? Plan ogólny widać całą postać. Pół zbliżenie, no to widzimy postać od pasa w górę. Zbliżenie lub detal, no to jest na przykład widzimy samą dłoń, same usta, albo ewentualnie bardzo blisko samą twarz. Chodzi o to, żebyśmy nagrali tą czynność trzy razy w taki sposób, żeby później można było to konsekwentnie zmontować. Jeżeli chcesz, Gosiu, to ewentualnie to wertowanie książki może być trochę zbyt łatwe. No właśnie, to trzeba tak się jeszcze zastanowić, bo... No, a wy coś macie, jakiś pomysł? A nie ma. Ja jeszcze nie mam. Ty jeszcze nie masz. Co mam robić? Nie, ja nie mam jeszcze. Dobra. Wiesz, że masz. Ale już nie mam. A co Aniu, miałaś pomysł? Bo może ja coś zaprzeczyłem. Znaczy na przykład ten. Na przykład, słuchajcie. Wstawanie i wsiadanie na krześle. Na przykład, wstawanie i. Fikołki miałeś robić. Nie. Czy coś takiego na przykład? Na przykład. Tak, i słuchajcie, i właśnie chodzi mniej więcej. Zbyszek, dziękuję Ci, Zbyszku, że podałeś taki przykład. Bo w tym momencie, tak, w planie ogólnym, tak, Zbyszek pięć razy siada, a później tak, przedstawiamy kamerę i na przykład Zbyszek widoczny od pasa w górę, no to jak siada, to mogę znika. No i potem ewentualnie jeszcze jakieś zbliżenie, na przykład, nie wiem, kolano Zbyszka. I później, mimo tego, że tą czynność powtarzaliśmy trzy razy, kamera była przestawiana, później udaje nam się to zmontować w taki sposób, że uwaga, plan ogólny, Zbyszek siada, robimy cięcie, i na przykład już pół zbliżenie widać, jak Zbyszek już finalnie kończy swój ruch. Żeby znaleźć te właściwe punkty, o tym sobie jeszcze będziemy mówić przy programie do montażu otwartym, jest taka pewna zasada, że nie powtarzamy nawet jednej klatki. Powtórzenie jednej klatki może spowodować jakiś zgrzyt. Znaczy na przykład Zbyszek będzie siadał i zrobi coś takiego. Tak? To jest nienaturalna sytuacja.
też zachowujemy pewną konsekwencję. To znaczy, jeżeli Zbyszek już siada, to w następnym ujęciu raczej nie pokazujemy Zbyszka stojącego. Tylko właśnie wyłapać ten moment, kiedy robimy cięcie i potem jest kontynuacja ruchu. Nie powtarzamy, ale też nie robimy zbyt dużego odstępu. W zasadzie staramy się znaleźć ten złoty punkt zestawienia dwóch ujęć, żeby po prostu nie było pewnego zgrzytu. Zobaczycie, ile tych zgrzytów może być i jaka to jest zabawa. To jest klatka w tą, klatka w tą. Trzeba wyczuć ten moment. Podobnie jest z mrugnięciem oczu, tak? To jest często problem, bo nie wiem, jeszcze się zaraz okaże, że Zbyszek jest bardzo mrugający. A montaż robimy na zamkniętym oku czy na otwartym? Naturalnie. Jeżeli po prostu cię będziesz chciał zbliżyć swoje oczy, to po prostu mrugniesz. Natomiast nie robimy jakiejś sytuacji. Zbliżenie i najeżdżamy na kogoś kadar na zbliżeniu i mamy oko, tak. To montaż robimy na zamkniętym mrugnięciu czy na otwartym? Montaż to znaczy. Znaczy, że przechodzimy do następnej jakiejś sekwencji, to. Lepiej zrobić na zamkniętym czy na otwartym? Wiesz co, ja bym unikał. Pół otwarte, pół zamknięte. Przede wszystkim tak, dlaczego chcesz zrobić cięcie akurat na mrugnięciu? To znaczy, czy to ma takie znaczenie? Znaczy na przykład, nie wiem, czy na przykład, jeżeli chcesz zasugerować, że, nie wiem, bo aktor zamyka oczy, bo na przykład chce nie, się nie, rozmarzyć. Nie, nie, tego i tak nie będzie widać do końca, czy masz oko zamknięte, czy nie, bo to jest, wiesz, dokładnie, to jest te pół klatki, znaczy klatka w tą, czy klatka tak. w tą. Tak. Czy tam dwie. I to ma znaczenie, czy jest zamknięte oko, czy otwarte, bo wbrew pozorom my wychwytujemy takie rzeczy. Zgadza się i to może spowodować właśnie zgrzyt. Najgorsze co jest, to jeżeli zamyka postać oczy i na przykład zaczyna je otwierać, a ty robisz cięcie w tym momencie. Tak? To znaczy na pewno dokończenie pewnego ruchu, pewnych takich, takiej największej naturalnego gestu, tak? Bo możemy ewentualnie zobaczyć. Bo chciałbym w przyszłości, słuchajcie, no zobaczymy, czy to wyjdzie. My się tak tutaj ekstremalnie spieszymy, tak? Ale moim takim marzeniem jest, żeby w ogóle zrobić z tego jakiś rodzaj takiego laboratorium kompozycji audiowizualnej, to znaczy robienia eksperymentów. To znaczy, żebyśmy naprawdę sprawdzali, gdzie można to oko przymknąć, a gdzie nie można przymknąć. Najgorsze, co jest, to jest taki zgrzyt, ojejku. Jeżeli faktycznie aktor zamyka oczy i zaczyna otwierać i widzimy takie, już coś się otwiera, ale nagle robimy cięcie, jak ten następny już ma oczy otwarte. To jest taki zawsze zgrzyt. Albo na przykład w ogóle robimy tak, aktor zamyka oczy, zaczyna je otwierać i pokazuje na przykład coś innego. Jeżeli już aktor zamknął oczy, to robimy cięcie, na przykład pokazują jakąś przebitkę. Natomiast ogólnie z tymi oczami jest problem. To znaczy ja wolę bezpiecznie się zachować, niż próbować to jakoś montować. I na przykład troszeczkę wycinam przed mrugnięciem oczu. Tak, że w ogóle go nie uwzględnić, że na przykład mam łączyć kolejne ujęcia. Co innego na koniec. A co chciałeś się pobawić oczami? Tak? Słuchajcie, są jeszcze takie podstawowe zasady. Słuchajcie, jeżeli w jednym ujęciu postać jest tak oparta i nagle jest cięcie, a postać tak stoi, no to słuchajcie, no też coś zabrakło, tak? Nie, upływ czasu przecież jest. No. Tak, tylko że sugerujemy pewien upływ czasu, tak? Ale to jest, często widać to w takich tych tanich takich serialach telewizyjnych typu jakieś, nie wiem, M jak Miłość, Na Wspólnej, Klan. Tam często widać, bo oni korzystają z tego, oni sobie korzystają, słucham? Złotopolscy. Nie wiem, czy jeszcze lecą. Jak się ostatnio wspominał Złotopolski, że to jest świetny. Tak, to, że, słuchajcie, oni właśnie tam... No, wiem, kto na tym wykładzie. Kto? Tu już. Taki profesor, no chyba nie jest z Akademii, z UW. Wspominał właśnie o Złotopolskim. Nie wspominajmy już o nim. Słuchajcie, słuchajcie, powiem wam tajemnicę. Okej, okay. Nagrywa się. Nagrywa się. Przez chwilę studiowałem polonistykę. I jak studiowałem tą polonistykę, to miałem zajęcia z jednym takim profesorem, który na dzień dobry powiedział: słuchajcie, zadanie domowe. Kupujecie jutrzejsze wydanie Gazety Wyborczej, nieważne jaka gazeta. Chodziło o taki dziennik, co codziennie jest wydawany. Gazety Wyborczej i znajdujecie mi 50 błędów stylistycznych, ortograficznych, składniowych, gramatycznych i tak dalej. Pierwsza strona gazety powstaje często już na sam koniec, bo jeszcze nie wiadomo, może coś się wydarzy pod wieczór i wtedy w ostatniej chwili coś tam drukują. I zazwyczaj tam korekta nie zdąża we właściwy sposób poddać tej pierwszej stronie korekty i faktycznie mi się udało znaleźć 30 błędów.
całej gazecie? Tak, na pierwszej stronie. Chodzi o pierwszą stronę. Natomiast no ja wiem, że może się tak nie wypowiadam jak polonista tak składnie, ale powiedzmy, jak gdzieś znałem pewne zasady i próbowałem to gdzieś przełożyć na tą pracę domową, no to się udało znaleźć 30 błędów, chociaż tam ktoś znalazł, faktycznie nawet ponad 50. A to już było takie już przekombinowane niektóre błędy były. W ogóle jeśli chodzi o to. Natomiast słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlaczego ta dygresja? W tych serialach, takich co powstają trochę fabrycznie, sytuacja jest bardzo podobna, tak jak wam mówiłem. Jeżeli robię dubla, to dlatego, że aktorowi spadła lampa na głowę. Tam widać, tam bardzo jest niechlujny montaż. Może ja mam zmęczenie zawodowe, ale jak, nie wiem, moja partnerka mnie zawoła, chodź, zobacz, do wspólnej leci, jeżeli już usiądę, to zazwyczaj widzę non-stop błąd za błędem, jeżeli chodzi o montaż. A może to chodzi tylko o moje zmęczenie zawodowe, że po prostu gdzieś się tym interesuję i się na tym znam. Natomiast widać szczególnie, zwłaszcza to się właśnie wydaje dziwne, skoro tam pracują na systemie multikamerowym, to tam nie może być błędów montażowych. A tam widać dokładnie, gdzie robią cięcie systemu multikamerowego. Szczególnie właśnie, niby wszystko ładnie się układa, tak? Aktor robi tak, nagle ujęcie z drugiej kamery, no to widzimy, jak te ręce są kładzione na stole na przykład. Ale nagle właśnie jest jakieś cięcie i aktorzy zupełnie stoją w innych miejscach. No i że niby to jest dalsza jakaś konsekwencja poprzedniego ujęcia i tak dalej. No nie, to tutaj widać, że właśnie system multikamerowy został wyłączony, może robili jakąś dokrętkę, bo właśnie komuś spadła lampa na głowę i musieli zrobić dubla. Tylko, że kiedy już robili dubla, to każdy stanął w innym miejscu i właśnie aktor, który nawet na przykład był tak oparty, następne ujęcie mogę stoi tak i sobie jeszcze podryguje. No to jest jakby pewna nienaturalna kontynuacja, a chodzi o pewną naturalną kontynuację. A to taka historyjka, żeby rozumieć pewną zasadę ciągłości. Jesteście gotowi do tej... Do tej pracy domowej? To znaczy do tego zadania? Tak. Wy zaczynacie? Możemy zacząć. No to słuchajcie. To co mam robić? Co mam robić? Zaczynam. Słuchajcie, jedna rzecz. Chcecie mieć podgląd na telewizor? Czy nie? Bo mam trochę za krótki kabel. Musiałbym przepiąć. Nie, to mi się wydaje. Dobra. Słuchajcie, to jest zadanie, które niekoniecznie tutaj chodzi o to, żeby te kadry były jakieś przepiękne. Chodzi o to, aby zadbać o, nagrywając te trzy ujęcia, aby... źle przymocowałem. Chodzi o pewną zachowanie pewnej konsekwencji zachowania ruchu i później. Macie jakąś monetę? Okej, ja mam jednego grosza. Mam szczęście. Teraz tak, przeciągniemy sobie. Cześć. Przepraszam za kilku kwadransowo studenckie opóźnienie. Kaspiatera potrzebowaliśmy. Michał, ciebie nie ma od zeszłego tygodnia. Nie. To jest dłuższa nieobecność. Znaczy nie, kaskadę przyszedł zastąpić się tą. Stwierdziliśmy, że wyskoczyć trzy razy przez okay. To jest obiektyw właśnie zmiennoogniskowy, to znaczy, że Ania może robić zoom, może oddalać i przybliżać, ewentualnie podjechać tąże kamerą. Czy chcesz jakoś obniżyć sobie tą... Myślę, że jest lepiej, ale trochę... Sam kąt jest taki teraz na Pawła. To taki nie do końca jest plan ogólny, trochę amerykański. I tak to jest. Dobra, powiedzmy, że tutaj może nawet o, bo to jest takie przekadrowane. Teraz jest widoczny cały Paweł, tak? Potem ewentualnie tak. Pół zbliżenie i potem jakiś detal, można podjechać kamerą. No i tutaj sobie rejestrujesz, tak? Start i stop. Tutaj nie musimy aż tak podjechać, możemy nawet troszeczkę podjechać. Tylko Paweł jest wysoki, to jest problem z Pawłem. Co? Co problem? To możemy zrobić coś takiego. No właśnie, ja też chciałam wspomnieć o tych gazet. A może że kiedyś miałam taką sytuację. Ale ja muszę robić sam.
Sobie. Wolałbym, żeby była jedna osoba, słuchajcie. Tak, sam. Chyba, że na szóstkę chcecie. Chyba, że na szóstkę chcecie. Nie. Róbmy na piątkę. Dobra. Tutaj Aniu, tak odkręcasz i możesz ewentualnie góra, dół, tak. To jest trochę ciężko skadrować, bo to jest takie obiekty, które jest jakieś coś takiego bardzo dom. Okej, no to tutaj nagrywamy i żebyś upewnił się, czy się rejestruje, bo musimy ten materiał nagrać, żeby coś się nie okazało, że coś nie zarejestrowało. A wiesz, co będziesz robił? Czy w szkole są plany? Myślałam. A są takie... A, no, może na przykład, może tak przyjechać i się wydawać na A, czy Black Magic to są kanony? Tak. Daj tą kamerę! Ale to jest headset. Są, a teraz nowy zakup. Ale muszę mieć takie pokety. Headset. Okay. Takie małe? Małe. A 4K. Mam coś takiego robić? Nie, przyszedłem. A to jest jeszcze mi to w ogóle to mi na przykład. To jest taka kosteczka, nie? Trochę krzywdzę to jest jakoś tak w tą stronę? Ja się przekrzywię. Raczej nie powinno być przekrzywiony. Paweł jest przekrzywiony. Mogę kogoś wołać na przykład. Może sobie też piątkę zamrzewijać. Nie, może kogoś zawołam. Pamiętaj Pawła, żeby. Bo ty akurat jesteś, mam być też piątkę. Ty jesteś dobry w działaniach performatywnych, więc powiem sobie poradzisz. Chodzi o to, żeby powtórzyć później dokładnie ten sam ruch. Trzy razy. A Ania decyduje się na właściwe skadrowanie tego. Nagrywasz? Nie, jeszcze. Hej! Czekaj. Hej! Chcę powiedzieć akcja. Poczekaj, bo jeszcze. Akcja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co? Akcja. Już? Tak. O kurczę, to nie będzie rzeczywiście. Nie, dobra, jeszcze raz. Nie, jakby nie. Ja się śmieję, bo to jest osobno. Siada, panie. Mogę improwizować. Siada, panie. A gdzie jest klaps filmowy? Już idzie. Akcja! Czy mówię nie jest? Za trudno. Dobra, psycholog dasz. To przerabialiśmy dzisiaj. Dobra, tak już? Już zrobiłeś to, co miałeś? Nie zrobiłem jeszcze tego. Dobra, okay. Nagrywasz? Bo widzę, że akcja może... nie działa, więc powiem przy czterech. Tak, nie mów, mów sobie, że tak troszkę. A to wtedy, jak jest akcja, to wtedy... Troszkę Pawłowi powietrze, nie? Nad głową. I w głowie też. Okej, ostrość jest automatyczna, więc już powinno jakieś tam... Hej! No. Mam jeszcze prośbę, bo jak to będziemy montować z trzech ujęć, to też zrobię jakiś montaż MTV. Znaczy podzielenie takiego hej na trzy części, to będzie... może gdybyś tak jakoś trochę nawoływał kilka razy, nie? A, okej. Okay. Jeżeli troszkę będziesz inaczej nawoływał, no, nic się nie przejmu. A, żeby to można było pociąć. Tak. Chodzi właśnie o to, żeby potem to ćwiczenie przełożyć na montowanie kontynuacji ruchu. Jeżeli na przykład teraz trochę inaczej machniesz, nie przejmuj się, może się na przykład zmontuje inne machnięcie. Hej, chodź! Coś takiego. I tak wiesz, żeby to powiedzmy było takie nagranie minimum z 10 sekund, nie? Aha, okej. Coś takiego, żeby nam się nie zrobił montaż MTV, tak? Że nagle rozumiem, że... z jednego gestu to tniemy trzy razy. Raz, dwa, trzy. Dobra. To może to decyduje, kiedy będę początek. Dobra, to ja mam powiedzieć? Nie, to już tak. Kamera? Już kamera działa, a ty jak będziesz gotowy, to po prostu... I to jest idealne warunki. Nie mamy na szczęście taśmy filmowej, tylko... Tylko karty, która zaraz się skończy. To cały czas nagrywasz. Nie, no chwila, ale już od jakiejś minuty. Tak? Tak. No. Hej! Chodź! Hej! Tak, ty! Dobra. Nie się czuję. Cięcie. Teraz wiadomo, Paweł miał bardzo wyraźny kierunek spojrzenia, tak? Żeby gdzieś to mniej więcej było zachowane. I teraz robimy zbliżenie, pół zbliżenie, powiedzmy tak od... I to musi do góry, tak? Tak, tutaj troszkę odkręcimy. To automatyczna ostrość nie wiem, czy działa w ogóle. Chyba trzeba. Okej, dobra. Powiedzmy coś takiego i potem jeszcze będzie detal. Jak on będzie machał ręką, to wyjdzie ta ręka prawdopodobnie. No to bym uwzględnił to i tak powiedzmy troszkę jeszcze wyżej.
Tak będzie. O, to jest powiedzmy. Dobra. No to, to Aniu, to nagrywamy. Tego było mi znać. Hej! Chodź, chodź! Tak, ty! Strasznie czuję. Tutaj było mnie z aktorem. Poczekaj, czy mam jakoś ekspresyjnie? Nie, nie, wśród... ja tam w kierunku tego też głośnika, także tylko pianuję. To pierwsze było bardziej ekspresyjne, wiesz? Tak, nie, nie, nie powtórzę tego trzy razy. Tylko jest tak, mamy jakiś taki niechęć do aktorstwa. Myślę, że kable się. No? A, dobra. Mogę coś innego zrobić, jakiegoś takiego... Chcesz takiego performatywnego? Nie, znaczy, no, przepraszam, że tak przedłużam, ale... Nie, znaczy, nie, spoko, spoko. Pawle, chociaż to nie wiem, jakoś może zamachaj chociaż. A, okay. Jak masz w poprzednim jest hej, no powiedzmy tutaj niech będzie zamachnięcie, dobra, tak? Okay. Albo ewentualnie nie, albo no może nie to hej, tylko tak ty. Żeby tak, ty. Był potencjał zmontowania tego, bo na tym polega to ćwiczenie. Dobra. Wiesz co, łatwiej mi było mówić do ściany. Wtedy bym było łatwiej do ciebie, a teraz łatwiej mi do ściany. No właśnie coś tak zmieniło. Dobra. Okej, nagrywam. Tak, ty, chodź! Chodź, chodź! Chodź! No i teraz powiedzmy jakiś tam jeszcze detal, ale wydaje mi się, że to już chyba oni by musiały troszkę podjechać kamerą. Podwyższyć chyba. Mhm. Teraz zdecyduj, czy nie wiem, na przykład chcesz się skupić na samej ręce. No właśnie, chyba złapię samą rękę. Jak to podwyższyć? Nie, tutaj, tylko wiesz co? Czy lepiej nie, po prostu... Wiesz co, tylko teraz tak. Jeszcze jest jedna ważna zasada, zasada stopniowania. Kadry nie mogą być zbyt podobne przy montowaniu. To znaczy, jeżeli przybliżamy się na przykład, ta perspektywa jest bliższa, to ona powinna być naprawdę takie dwa stopnie bliższa. Mhm. Bo jeżeli będzie zbyt podobna, to będzie, możemy to odczuć jako rodzaj takiego błędu, co się nazywa animacja. Ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. W zasadzie to powinno być tak, że naprawdę teraz już jest już coś takiego bliższego. No i tutaj wiadomo, że trzeba jakoś, Paweł tą rękę wyciągnął, tak? Tutaj trzeba ją jakoś skadrować. Tam już Ania dalej poprowadzi. Tak. Okay. Najlepiej by było tak, bo i tak, żeby ta ręka weszła w ten kadr. Czyli Ania musi pewnie poinstruować Pawła. No. Tak, żebyś dalej jej nie wyciągał do przodu, do nie? Przodu, nie. Jeszcze trochę możesz, troszkę jeszcze. Do przodu. No. Już, stop. To jest max, tak? Tak, to jest max jesteś przy krawędzi. I tak samo jesteś na dole, przy krawędzi. No. Taki masz zakres, a do góry jak weźmiesz trochę. Jeszcze, jeszcze, już dawno. Aha, czy tutaj gdzieś jest to prawda? Możesz tylko, hej, chodź. Dobra, no jest, nagrywa. Jest okej. Okay. Dobra, nagrywam. Ciut wyżej. Tu? Jeszcze wyżej. Ja bym zaproponował jeszcze, żeby w ogóle ręka Pawła wyszła z kadru i weszła w kadr. I robimy. Dobra. Dobra. Że na tym pięknie. Zielonym tle to wygląda jak Simsy, tak mi się kojarzy. Słuchajcie, teraz zamiana. Teraz zamiana. Teraz Ania i teraz Paweł coś wymyśla. No Simsy takie miały. A, to tak. Teraz tak, tutaj prawda odfiksujemy, tak, musimy odjechać. Ty, Paweł, jesteś chyba najwyższy z grupy, więc tutaj z tobą był problem, żeby cię skadrować przy tym obiektywie. Powiedzmy, Ania już jest widoczna. Tak. Chcesz ci podać? Nie. Moja? Nie, to mój telefon. To słuchajcie, to Pawle, co, wymyśl coś dla Ani. Niech przedstawię pogodę. Dzisiaj w Warszawie obfite opady śniegu. Swoją drogą pada śnieg. Ostatnio nagrałem pijaną pogodynkę. Naprawdę? No. Jak to? No ale taką prawdziwie... Bo normalnie to nikt tak nie przedstawia pogody. Tak. I mówi. I będzie padał deszcz. Tak. Ty no, i to na takim blue boxie była,
Ale to w pracy, czy w sensie... Tak, tak no, jakaś superstacja, czy coś, taka z telewizji. Tak się bawili, dobrze? Chyba tak, no kurde. Całą to może to jest tak, najlepiej by było, gdyby to był... będzie padał śnieg. Zapraszam na sam. No powiedzmy, niech to będzie taki amerykański, dobra? Czyli... Panie Zbyszku, proszę zejść. A, przepraszam. Ja coś takiego. Za szeroki i wypełniał cały plan. Coś takiego. Z rewolwerem. Plan amerykański to jest... Znaczy akurat ten obiektyw się nie sprawdza może dobrze do tego. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo Paweł i Janina tutaj są pierwsi. Paweł od razu trochę zaczął tak... weszliśmy w takie trochę klimaty aktorskie. Chodzi o... bo ty Paweł dołączyłeś w trakcie. Zadanie polega na tym, żeby łączyć się w pary. Ty chyba nie masz pary, no to nie wiem, to mi pokażesz wykonać jakąś czynność, ojejku. Chodzi o to, żeby trzy razy powtórzyć jakąś powtarzającą się czynność. Akurat tutaj Ania zaproponowała Pawłowi, żeby nawoływał, a Zbyszek powiedział, że to może być siadanie i wstawanie. Siadanie i wstawanie, żeby trzy razy to powtórzyć z różnych perspektyw ustawienia kamery, ale chodzi o plany. Plan ogólny, ewentualnie tutaj mamy plan amerykański, czyli od kolan w górę i potem bliższe plany, na przykład pół zbliżenie, jakieś zbliżenie, detal, tak jak tutaj potem na końcu była dłoń. I potem będziemy sobie nad tym ćwiczyć, żeby wynajdywać te najwłaściwsze momenty końca jednego ujęcia i startu kolejnego ujęcia. Czyli jakby z trzech różnych sytuacji, trzech powtórzonych, trzy razy powtórzonej czynności, konsekwentnie zmontować to raz, dwa, trzy, przy kolejnych zbliżeniach i tak dalej. No, to już nie przeszkadza Pawłowi ani... Teraz to już. Ale co? No co miałeś dla mnie? Jakiś nie, direction, no to... poproszę. Direction? Możesz na przykład... Nie wiem. To wszystko możesz się zamyślić. Możesz tak zrobić na przykład. Tylko bez śmiania. Albo... No nie wiem, no bo nie ruszamy się za bardzo w tym miejscu. Wszystko, nie? Nie, słuchajcie, to może mogą być przysiady, mogą być pompki. Może być wstawanie, siadanie. Chodzi, przede wszystkim chodzi o to, żeby tam była jakaś powtarzalność. Znaczy nawet taki mechaniczny ruch, pajacyki, cokolwiek. Chodzi o to, żeby była ta pewna powtarzalność i żeby potem z tej powtarzalności poznajdywać te najwłaściwsze momenty końca jednego ujęcia, startu kolejnego ujęcia przy zmianie perspektywy. No dobra, no. Jak to się nagrywa? To było? Tak. Którym środkowym? Nie, tym. Nie, nie wiem. Okej. Okay. Tam ustaw jeszcze Pawle ostrość, dobra? Że coś się tam nie zadziało, wiesz, że... Tak. Nie, ale tam mam. A to będzie za krótko. Musisz tak robić. To jeszcze jest potem zasada stopniowania, to znaczy kolejne bliższe plany powinny być troszkę bardziej bliższe niż na przykład, że troszeczkę tylko przesuwamy do przodu. Znaczy mają być w trzech planach, tak? Tak. Ogólny, amerykański. To znaczy tak, ogólny lub amerykański. Ogólny lub amerykański. Kolejny jakieś tam pół zbliżenie, zbliżenie, a potem już taki bardzo bliski plan lub ewentualnie jakiś detal. Dobra, to teraz jak była... Kurczę, się obniża, ja się opieram na to. A jak się podwyższy? Bo się trzymać się... do góry po prostu. Czekaj, wiesz co, mi się wydaje, że to już może być... Bo ja nacisnąłem, mi się... Znaczy się oparło, mi to po prostu zeszło w dół. Ale to jakby ten tłok. Okej. Okay. To, tak? Bo to ewentualnie jeszcze można... Wydaje mi się, że tutaj... Nie, to jest okej. Okay. To jest okay, tak normalne, że się obniżyło, jak się oparło. A to nie jest to nie zwalnia blokady tego? O. A to już jest maksymalnie. Ojej, dobra. To tak. Dobra, to pamiętasz, od której ręki zaczynała? Od ty. Tak? Okej, okay, dobra, to teraz... A nagrałeś, Pawła, żeby nie było, że tak. Nie nagrałeś, nie? To zróbmy dubla. Nie nagrałem, na pewno.
tak, dobra, na środku będzie. Trzy. Po. Dwa, zaczekaj, nie wiadomo, czy to jest ostre. Dobra. Trzy, dwa, jeden, go. Nie, zaczekaj, jeszcze mówię. Tak. No. To się zawahałam, dobra, czy już, czy nie. Wysnę. No, kiedy jesteś gotowa. Okej. W zasadzie później też na przykład korzystając z tego detalu można przedłużyć to, tak? Znaczy tak jak Ania tutaj robi dwa razy ten gest, tak? Na przykład dzielimy to jakimś detalem i potem powtarzamy, tak? Znaczy, ogólnie nie powinniśmy też powtarzać, żeby bardzo charakterystycznych ujęć, ale jeżeli ktoś ma pewien systematyzm, to też ewentualnie musi zobaczyć, że istnieje taka możliwość i można ją wykorzystać, taką umiejętność łączenia w tej sytuacji. Troszkę bym tam Ani dał powietrza nad głową. Hmm. Hmm. A, Ciebie, Michał, teraz nie było, ale czy orientujesz się, jaka jest trasa domowa i tak dalej? Tak, obejrzałem jeszcze nie do końca wykład. Okay, ale jestem w trakcie przetwarzania go. Okej, okay, bo to jest... Tak. Tak, spodobały mi się przede wszystkim książki. Ja na przykład mam język filmu napisał Porzewski. No i teraz... Możliwe. Ale pierwsze wydanie z 54 roku, które ukazało się maszynopisem w 120 chyba kilku egzemplarzach. Zdało mi się to dobyć. Bo lubię bardzo stare książki o filmie. Dotyczące nie tylko. To jest bardzo stara, tylko. Wznowiona. Tak, bo widziałem 70. No nie tak, 76 rok, to nie tak aż. Tutaj jest trochę problem, w tym, bo tam Ania znika z kadru. A może ja. A możesz w ogóle zdjąć, jeżeli chcesz z ręki. Przecież może być pewna niekonsekwencja teraz. Możesz wszystko powiedzieć, nagrać z ręki. Dobra, to mogę. Może nagrywać twoje kolano i tak akurat tam przyjdzie. Nie, no jeszcze do niej. No ale to będzie tak dziwnie, bo ty z dołu. Będziesz tylko widział, kurde, o to. Raz. O, tak no, może, no, właśnie. Tak raz. Może, co? Będzie artystycznie. Nie, no, że było widać. Nie, że było widać coś. Bo potem jak robił gul, to nic, ale... Bo nie zrobię w końcu tego gul, bo będzie jedno... Dobrze, gul. Drugie, tak? No jest. Dobra. Tutaj przynajmniej jest. Okej. Okay. Ale obecnie nic nie czuł bez głowy. Dobra. Najważniejszą część głowy. Numer 3. No, no puść tak grać. Już? Tak. Mhm. Jest okej. Jest okej. Dobra, to macie to, tak? To teraz... Zbyszek i Gosia. To mogę na przykład w filmie założyć buty, które się miały. Filmy zawsze bez butów się miały. Problem byłby, gdyby w jednym ujęciu były buty, a w drugim nie było. Może ja... A można użyć, musi osoba stać, czy może siedzieć? A może na ogródź zrobić, bo przecież w sumie założę w filmie buty i można ten filmik przekształcić, że... No, no, że tutaj, to w tym zadaniu chodzi o to, żeby nagrać, nic nie przetwarzać, tylko trzy razy nagrać tą samą czynność, a tylko że z trzech różnych perspektyw, żeby potem postarać się to pomontować. Znaleźć ten złoty punkt, gdzie się jedno ujęcie kończy, w planie na przykład ogólnym albo amerykańskim, a gdzie się zaczyna kolejne ujęcie w półzbliżeniu, zbliżeniu czy detalu. Żeby znaleźć ten złoty punkt. Żeby nie na przykład nie zrobić błędu powtórzenia tego samego ruchu. Znaczy, jeżeli, nie wiem, przykładowo, plan ogólny, chwytam długopis. Ale jeżeli potem w zbliżeniu, już potem jak chwyciłem długopis, jeszcze raz pokazuję, jak go chwytam, no to jest jakiś zgrzyt, bo to jest powtórzenie, bo przecież już raz ten długopis chwyciłem. Czyli lepiej jest zrobić tak... Ja bym zrobiła chyba, na przykład nagrała ten długopis, później nagrała dłonie, która...
to bierze, a później co się z tym długopisem dzieje dalej. Znaczy nie kombinujmy. Chodzi tylko przede wszystkim o to, żeby... To znaczy możemy zrobić tak, że na przykład ty gościu bierzesz długopis i go sobie na przykład chowasz, tak? I potem na przykład Zbyszek... Znaczy, okej, Zbyszek i tak będzie proponował, tak? Takie zadanie. Potem na przykład zbliżenie i robisz to samo. Trzy razy powtarzasz dokładnie tą samą czynność i potem próbujemy to zmontować z trzech różnych perspektyw, żeby te perspektywy ze sobą tak, ładnie grały. Teraz mówię o takim podstawowym błędzie, tak? To znaczy, jeżeli potem montujemy, tak? I w planie ogólnym chwycię długopis, no to potem nie łączę z tym, ujęcia, kiedy jeszcze raz go chwytam, bo w tym momencie dubluję bardzo wyrazistą czynność. Lepiej jest zrobić tak. Wyciągam rękę, robię cięcie. Mówiliśmy, tak? Wyciągana ręka już sugeruje, że zaraz coś chwyci. Zbliżenie na długopis i na zbliżeniu chwytam, bo to jest taka rzecz, że w planie ogólnym nie może zniknąć ta czynność, że ja chwytam drobny przedmiot. No wiecie, to jest trochę... W teatrze aktor jest w planie ogólnym, tak? Jest widoczny, jest widziany przez widza, tak? Jest fotel teatralny, jest scena. Aktor powinien, jest widziany, jest widoczny w planie ogólnym i powinien być ta czynność wykonywana przez niego tak samo czytelna w pierwszym rzędzie, jak i ostatnim. W filmie pracujemy perspektywami. To znaczy w planie ogólnym taka czynność może być niedostrzeżona. Ale jeżeli zrobimy zbliżenie, wyobraźcie sobie ekran, który ma, nie wiem, 8 metrów szerokości, gigantyczny, mały przedmiot, który jest brany, no to wtedy pokazujemy sedno na przykład jakiejś sytuacji, która jest zawarta w scenariuszu, podkreślamy ją bardzo, tak? Możemy coś takiego zrobić, zobaczymy, jak to się smontuje w tym momencie, bo w takim dużym planie nie będzie widać, co ona chowa, czy długopis na przykład chowa. Potem jak zrobimy trochę bliżej. No to Zbyszkowi podpowiedziałem trochę. Znaczy, to okej, okay. To znaczy, to jeżeli chcesz wykorzystać to, nie ma takiego dużego problemu. W tym zadaniu chodzi o to, to są warsztaty. Potem zobaczymy, jak to się montuje. Ale może niech to nie będzie długopis, nie wiem, telefon, coś innego wymyślić, żeby już nie było tak, że dokładnie robisz to, co ja zaproponowałem. No, guru zaproponował. Dobra, słuchajcie, no to teraz Zbyszek i Gosia, bo my nie mamy dużo czasu. A dzisiaj tylko będziemy już nagrywać chyba, nie będziemy o to. Nie, absolutnie, dzisiaj tylko nagrywamy i kończymy. No, to... Masz jakiś pomysł? Nie. No ja, jesteście kreatywni, no ja miałam... Zbyszek powiedział, siadanie, wstawanie. Albo ewentualnie Zbyszek 10 pompek. Nie wiem, ja chciałam buty ściągać. Może to jest zbyt skomplikowane. No, a i zbyt banalne też. Ale... Naprawdę, coś bardzo prostego, naprawdę. Jakby zbliżenie na sznurówkę, na później na... Znaczy, nie róbmy z tego teraz jakiejś poezji wizualnej. Ja pierwszy raz w życiu w ogóle robię to, będziesz ściągać buty na stojąco? W tym ćwiczeniu nie chodzi o to, że teraz będziesz ściągać buty na stojąco, czy... No, na stojąco mogę. No, mogę się pogimnastykować. Na jaskółkę. No, dawaj, jedziemy. Czyli mam próbować z tym ściągać? No, czekaj, ale ja mogę. Ale może kurtkę też ściągnę. To już będzie jakby strip. Zbyszek, ty jesteś reżyserem i od razu... Nie wiem, czy reżyserem. Też. Kontra. Poczekaj jeszcze. Bo dobrze, ja sama nie wiem, co ja będę robić. Zbyszek jest reżyserem. Znaczy chyba łatwiej powtórzyć. Bo dwa razy są... No to brakło mi tego podejścia. Brakuje. Może jednego? Nie wiem, a może jednego buta i... Do tego tutaj jest to, w takiej sytuacji plan amerykański chyba byłby lepszy. Zrobimy plan amerykański, tylko... to nie będzie widać, że ona buty zdejmuje. No, no właśnie. A może... No ja muszę... No właśnie. Albo... Tu nie będzie głupie. Albo ręce. Te włosy? Może ci to było w kinerze? Sama się związałaś, sama się rozwiązałaś. Ja najpierw byłem na amerykański plan. Nie, nie kojarzę. No Kasia figura przywiązana do łóżka. To killer był. Dobrze pamiętam? A to film tylko. Ja myślę, że wielokrotnie boję. No ale ten tekst po prostu jak... Tak, Czarek Pazura się schował pod łóżkiem, wszedł ten, pamiętam. Dobra, słuchajcie, mam takie do was pytanie. Czy macie może... tą pierwszą część pracy domowej, te wasze portrety? Tak. Nie. Tak. No to słuchajcie, ci co mają,
Pracujcie, pracujcie. Nie przejmujcie się. A to miało być w kolorze? Czy na czerwonym? Nie, czerwonym. Czerni-biel. Jeżeli jest w kolorze, nie przejmuj się. Zrobiłem postprodukcji okay. Czerni-biel. Więc tak. To już jest... Tym się nie przejmuję. To co robimy? O portretach tych typów? No nie wiem. Albo włosy wywiążemy, albo butów ściągamy. No takie rzeczy. Nie zrobimy z butami, bo się nie cofniemy. No bo osi. Tak. Miałem zajęcia z Andrzejem Wolfem. Włosy? No włosy. To jest tak. Ale pamiętasz też, bo to może tak. Nawet kręciłem filmy. Ja też miałem zaawansowaną matematykę na studiach. Co z tego? Dobra. Jak się tu włącza? Ja w domu nie wiem. Włącza. Przepraszam, włącza. Przepraszam. Tutaj masz. Nie włączaj. Tylko to krzesło może zawiesz, bo ci może zdeterminować. Może jeszcze do tego czapka. Może czapkę. Trzy razy założyć. Żeby nie było nudno. Ojej, to tylko gdzie jest ta czapka? Ja mówiłem, szła czapka. A do czego ci czapka? Żeby film był sensowniejszy. Na nie możesz po prostu zarzucać włosami? Nie wiem. Połączyć go? Czy? Wiesz co, poczekaj, bo tam nie ma wejścia. Muszę, szukam adaptera. Bo ja mam wejścia typu... One wiesz co, nie działają. Dobrze, będziesz wiązać włosy, tak? Tak, będę wiązać włosy i trzy sobie... Razy. Nie wiem, dobrze. I tylko trzy razy mam podobnie powtórzyć. Tak, trzy razy, znaczy dokładnie 9 razy włosy zawiążesz. Dobrze. No to teraz mam zaczynać. No to zaczynaj. To niestety mi... Ten komputer tak działa, że jak jest podłączony telewizor, to niestety czasami protestuje z innymi rzeczami. Co ja mam zrobić? No jeszcze raz włosy zawiązać i rozwiązać. Trzy razy. Ładne to było. Co się zadziało? Popatrz. No, w innym kolorze, bo jakby taki gradient nie za dużo. ASP, no. Multimedia i portret 1 minuta. Okej. Okay. Będziemy mieć więcej materiału. Ojejku, jaka twarz. Jaka duża. O, mrugnęłaś jednak. Teraz patrzysz na siebie i patrzysz na siebie. Lustro. Zbliżaj tylko kontroluj, dobra? No to znaczy w sensie, że wszystko było... A, tylko wyciąłem dźwięk. Spoko, to nie ma znaczenia. To nie ma jedno. To nie ma znaczenia. Dobra, to jest tak. Okay, no, po co trzeba? Chciałem, żeby zrobić self-portrait. Ale to musi być koniecznie... Zrobić to. Nieostre tło. Nauczyłem się szybko. Blura na klatkach kluczowych? Nie. Taką maskę zrobiłem. Czy możemy sami siebie sportretować? Czy to koniecznie musi być ktoś obcy? Teraz podjadę sobie bliżej. Możesz. Super. Możesz. Kto jeszcze ma? Ja mam. Okej, to jest na razie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych? No. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nagrał. Z którego rządu? Polskiego. Ale myślę, że to nie trzeba trzy razy, bo wystarczy to dwa razy. No, chyba no, tak. Czekaj, no, to jeszcze chwilę. Bo jeszcze nie jest nagrywane. Okay. Ja powiem kiedy. Tak. Kamera, akcja, poszło. Czy to się tu pojawia? Teraz zobaczymy. Folder. Kamia. Tak, on się tutaj wyświetlił. Który? O, i to jest ten film, tam te trzy ikty. XXX, może później obejrzysz. To nie miał być portret. Nie miałam całą rozmowę w prezesie, że nazywam to super, to jeszcze raz. Jeszcze dobra zrobimy, sorry, bo ci włosy uciekły tutaj. Tam wszystko miałeś tak nie poprowadzone. Nie, 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 bo to będzie uciekłe przez sam Y. Będzie łatwiej zmontować, jak będzie mniej. Dobrze, że wyciągnęli XYZ. A zwolniłaś kogoś? Okej, bo w ogóle ten szalik taki nie. Szalik był tu. A wyszłaś, nie? Nie, z tydzień dopiero. A, czyli... Ale w tej starej pracy. Powiedział, że musi ze mną porozmawiać ten szef, a ja powiedziałam, że też muszę z nim porozmawiać. To jest szef?
To? Nie, nie. Inna historia. Były. Ale to było fajne. Teraz będziesz robić wymianę pracowników, nie? Jak ja bym był dyrektorem, to bym połowę zwolnił. Dzięki. Ty Michał masz? Nie masz, dlatego liczę, żeby mieć swoją ekipę. Chyba nie. No bo masz obcych ludzi. A dyptyk polega na? Na co wrzesz tym? Tak. Okej, okay, może na tak. Ręce wiążone za włosy. Wow! XXX. Dyptyk polega na tym, że każdy z was losował sobie dwa hasła. Tobie wylosowaliśmy, bo byłeś nieobecny. Nie pamiętam, chyba zbyt ciemno. Ja losowałem. Tak, albo Paweł losował. Polega to na tym, aby przygotować dwie kompozycje, które w założeniu będą na przykład dwoma ekranami. Na jednym ekranie będzie jasno, na drugim będzie ciemno. I jasno wykorzystujesz trzy ujęcia, aby przedstawić jasno. Trzy obrazy. Trzy obrazy, które w jakiś sposób będą odpowiedzią wizualną na hasło jasno. Chodzi o to, żeby zestawić trzy ujęcia trochę w takim idei Eisensteina, tak? To znaczy nadawanie znaczenia ujęciom, obrazom przez zestawienia. Trzy obrazy takie do 10 sekund, które w jakiś sposób tak zmontujesz, one mogą się gdzieś tam przeplatać, te ujęcia. W taki sposób zmontujesz, że przedstawiły jedno z tych haseł, które masz, a w drugim ekranie, to znaczy drugi plik, to przeciwstawne pojęcie. Dodatkowo można nagrać dźwięk, który albo możesz nagrać na planie, że on będzie na przykład adekwatny do tego, żeby przedstawić to hasło, które masz, lub ewentualnie, a nawet to byłoby zalecane, bo wtedy trochę myślisz o kompozycji audiowizualnej, nagrywasz dźwięk w zupełnie innych okolicznościach, który będzie korespondował z tym. Jest w ogóle konieczny? Skąd? Jest konieczny. Wiesz, akurat masz hasło mocno wizualne, jasno, ciemno. Ale wszyscy mają ten dźwięk. To tam nie wiem, chociaż jakiś szum daj, okay. Tak, żeby powiedzmy nie było jakiegoś głuchego. Ale oczywiście sam podejmujesz decyzję. Ja nagrałem jeszcze raz, ale mogę pokazać, co nagrałem. Nie, spokojnie. Teraz chyba wymiana. No tak, teraz ja. Wymiana. Dobrze, to ja chcę stawać i siadać. Dobra. Ojejku, tylko ja się tego boję trochę, że ja to uszkodzę, ile to jest warte. Nie, milion. Nic nie warte. Oddasz narkę i się jakoś dogadamy. Powinienem być cały. Oddał się, udałeś mnie cały. Okej, Zbyszku, wstań. Już mieli swój najwyższy. Pozdrawiam wszystkich w telewizji. Na drugiej stronie ekranu. Czekaj, wiesz co, dobrze było, żeby skadrowali. Przesuniemy jeszcze troszkę kamerę do tyłu. Żeby skadrowali, żeby jednak ten punkt odniesienia, czyli to krzesło. O, tam jest ekran. No nie wstawaj do końca. Złota plaża. Oddalimy tą kamerę najdalej, jak się da. Wiecie, dokąd mogę wstawać. Możesz wstawać. Okej, teraz Zbyszek jest mniej więcej... Charakteryzacja musi być. Michał, już mogę cię przeprosić, słuchaj. O Jezu! Zbyszek? Już jestem. Bardzo ładnie tak, się cały mieścisz w kadrze. Aktorzy na plan. Tutaj tylko prośba, żeby wyczyścić to krzesło. Znaczy wyczyścić, to znaczy oczyścić kadry. W kadrze nie było jakichś dodatkowych elementów rozpraszających. Krzesło Pawła. Też? Też. No przecież to się wytnie. Tu gdzie stałem? Siedziałem? Dobra, od razu trzeba było. No jeszcze troszeczkę. Dobra, i teraz tak. Gosiu, gdyś poszło tak z tamtej strony, albo tutaj, tutaj dociśniesz, tak? Dajesz instrukcję Zbyszkowi, który siada i wstaje. Powiedz mu ile razy... Powiedz mu ile razy ma usiąść, wstać. W jakim, żeby... tutaj start. Tak, tylko zanim się start, żeby Zbyszek dokładnie wiedział, co ma robić. Dobrze. Z jakim tempem, tak? Szybko czy wolno? Dobrze, wiecie, może... Czekaj, zanim dociszesz to, żeby daj wolno. Zbyszkowi instrukcję, dobra? Dam ci znak, kiedy usiądziesz. Może... Wiesz co, włącz kamerę i powiedz po prostu... Zbyszek siadł. Start. Zbyszek siadł. Nie, tak brzydko nie będę mówić. Ale przecież to jest... To jest świat filmu, to jest no. Eksperyment, sztuka. Dobra. To nie jest osobiste. Dobra. Zbyszek, usiądź. Już? Tak. Ale bez tego już na ustach. Tak. Bo to już zaburza. No stop.
Tak, to już jest brud. To może od początku. I uwaga, podejmij gościu decyzję, czy Zbyszek ma trzy razy wstać i usiąść. No wiadomo, że może będzie jeszcze lepszy kadr niż... Znaczy nie, robimy pewien, no, pewien automat. Chodzi o to w tym ćwiczeniu, że potem postarać się położyć kolejne ujęcia. Wiadomo. Więc czy trzy razy, czy pięć razy... Okej, jeszcze raz. Ja myślę, że wystarczy, a później będę... Tylko żeśmy... Zastanawiała się nad... Jasne, tylko żeśmy właśnie trzy razy powtórzyli tą czynność, czyli wstawanie, siadanie, czyli samo usiąść, sam... Proces siadania jeden raz nie wystarczy, ok? Aha. O to chodzi w tym ćwiczeniu, żeby... Może tak. Nagram Zbyszka, jak sobie po prostu wstaje z tego krzesła. Siada i wstaje. To znaczy tak, zróbmy... Możemy mnie nagrać trzy razy, jak wstaję i siadam. Tak. Gorzej, to teraz tak. Uruchom kamerę, dobra? Bo to już jest. Jeszcze raz, w tym zadaniu nie chodzi o to, żeby tutaj nagrać jakiś film, no, który ma jakieś walory narracyjne i tak dalej. Chodzi tylko to, o ćwiczenie. Nauczyć, no. Tak, więc uruchom Gosiu kamerę. To jest ten przycisk. Zobaczysz czerwoną kropkę. I teraz Zbyszku, trzy razy siadaj i wstawaj. I jeszcze raz. Niech ten ruch dojdzie do końca. Już można. Tak. Ojejku. Jest super. Okej, okay, nie przejmujemy się tym. A to się wycina normalnie. Tak, gdybyś Gosiu mogła się przesunąć troszeczkę. Wyjedziemy z tą kamerą. I teraz tak, musisz podjąć decyzję, w jaki sposób skadrujemy Zbyszka, nie w tym ujęciu. Nie wiem, czy tak, czy bliżej, dalej. Ale już byłem. Aha, bo to wszystko widać. Mnie też, czy nie? Można z innej perspektywy? nie tylko z tej samej? Tak, ciebie ale nie. jeżeli na przykład jedną ujęcie nagrasz z tej strony, a drugie z tej, to już powstaje pewien zgrzyt. Okay. Tak jak rozmawialiśmy sobie o tym kierunku spojrzenia, tak? On w jakiś sposób determinuje, szczególnie jeżeli będziesz mocno odchylała... Nagrasz dwa tak samo na wprost, a jedną z drugiej strony, to będzie się okay. Tak, ale jeżeli jedno z jednej strony, a drugie z drugiej strony, wtedy jest problem. No. No to co, to takie coś, Gosiu? No takie coś, tylko muszę porównać ten wcześniejszy filmik. Nie, tym się nie przejmujemy. Tym się nie przejmujemy, słuchaj, zobacz, może... Ja coś... na jednym, na drugim będę dobrze wyjdę. Dobrze. I teraz tak, uruchamiasz kamerę i Zbyszek dokładnie taką samą ilość razy, jak usiadł i wstał, żeby powtórzył. I teraz zatrzymujesz. Sprawdzaj, czy jest czerwona kropka, czyli nagrywanie. Start. Okay. Dobra, i teraz jeszcze trzecie, a to już jest detal. Czyli teraz... Kolanka poproszę. Kolanka. Obniżymy tą kamerę. Cieszę się, że taki niski jest. Dziwne, no. Normalnie powinna być mniej więcej na wysokości twarzy kamera. No i powiedzmy, tutaj jeszcze podejmij decyzję, w jaki sposób chcesz to skadrować. Chodzi właśnie o to, że w tym momencie jest detal. Tylko interesuje cię kolana. Interesuje tak, samo zgięcie kolana. Tak, to już. Ewentualnie troszkę, nie wiem, czy bliżej wolisz. Albo coś. Coś w tym stylu. Okej, i teraz znowu dajesz znać Zbyszkowi, kiedy uruchamiasz kamerę. I Zbyszek powtarza tą samą ilość. Okej, już uruchomiłam. Nie psuj Zbyszek. Pracowałem z takim chłopakiem, co miałem na nazwisko. Daj, wstawę ci jeszcze raz. Grzegorz, nie psuj. Zawsze tak niż psuj. Jeszcze raz stajesz? Okej. Okay. Okej, okay. I teraz Michał. Szybko daj mi instrukcję. To ty kręć Michała. Albo Piotr nie kręci. Tylko myślę sobie. No, jejku się boję. Nie. To muszę poczekaj, na to sprawdzić. Oskar jest. Usiądziesz.
odwrócisz się i w zamyśleniu zdejmiesz okulary i będziesz taki zamyślony siebie. Fajne, ciekawe. To okej, okay, bo powiedz mi, z której strony siada na krzesło? Znaczy, wydaje mi się, że... Sam to widzę. Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że... Znaczy, zastanawiam się, czy nie wystarczy... Stoję bokiem, ja to wracam głowę. Tam? Za ramię. Tak. I zdejmuję okulary. Tak, dokładnie. Dobra. Potem jest drugie ujęcie, jakbyś się odwrócił już zupełnie tak, żeby sobie rękę już przełożyć. No i... Oczywiście, ja jakby trzy razy powtórzę to samo, tylko ta nagra jest z trzech różnych perspektyw, nie? Dobra. A, że jedno ujęcie i trzy perspektywy. Tak, i trzy razy powtarzam to samo i później staram się to jakoś fajnie zbudować. Powiedz mi, czy to mam zrobić raczej szybko, wolno? A, nie. Rozumiem, że zamyślenie, tak? Jesteś Rudolfem Walentynem. Okej. Tylko powiedz mi jeszcze, jak to się podnosi. Okay. To teraz nie można go na. Nie wiem, czy zwolnimy. Oczywiście, że nie. To ja Pawlu nie robię. Okej. Tak. Mamy jako na czyli Liam. Pokażesz czy nie? To już nie cierpię. A czy balans bieli jest tutaj istotny? Nie, to nie ma, tutaj to nie ma znaczenia. Powiedzmy ostrość. Powiedzmy ostrość ma znaczenie. Balans bieli, takim rzeczami się nie przejmował, chodzi o to, no, masz jakieś przygotowanie już filmowe, więc żeby znaleźć ten złoty punkt końca jednego ujęcia, początku drugiego ujęcia w innej perspektywie. Dużo ludzi kręci filmy. A mógłbyś już się trochę jest tak. Ale w Polsce na przykład taki... Wiesz co, wejdź na film polski i tam masz w zasadzie... prawie kompletną kinematografię polską. Tam Łódzka Szkoła Filmowa to prowadzi i tam wszystko, co ma premiery w kinach, nawet filmy telewizyjne, tam są i twórcy, i same tytuły. Masz na roku... I to są wszyscy tacy zawodowcy. Tak. Pawle, masz na roku Sylwię na filmów, z filmówki, która wszystko wie. Trzymaj. Dobra, ja stanę blisko krzesła, żebyś ocenił mniej więcej, czy... A nie możesz od razu siedzieć? Niech będzie. Czyli na przykład jeśli siedzisz tyłem do mnie, tak będzie zdecydowanie. Nie, zobaczę czy... Chcemy te konkretne, czy 50 filmów, czy 1000? Nie wiem, co? Okej. Start, stop, tak? Tak. Start, stop. Powiedz mi, kiedy ruszamy. Uwaga. Akcja. Dobra, i teraz jakaś inna perspektywa. Przepraszam, uśmiechnąłem się. Może chcesz zrobić dubla? Może. Ale tylko jeszcze może. Nie będziemy się patrzeć. I tak was nie widzę, jak zdejmę okulary. A tu kamery leżą, Jezu. Tak trącam. Słuchajcie, bo nie mamy dużo czasu. Okej. To wygląda. Dobra. 15 minut niecałe. W sensie 10. Uwaga, akcja. Po co tak robimy? Mamy 9 minut. Dobra, nieważne. Powiedzmy, że tam to było ok. Teraz zróbmy po prostu inny plan. Prawdziwy akter. A inny plan. Tak. Czyli to powtarzam dokładnie to samo, tylko jakieś tam zbliżenie. I potem deta, tak? Zasada stopniowania planów, tak? Żeby one nie były, były bardziej zróżnicowane. Czyli nie były do siebie zbyt podobne proporcje. Zasada stopniowania dwóch planów. Oj tam. Jak jest dobra akcja, to można nas bliżej. Akcja. Można nas zbliżać.
teraz jakiś, podejmij decyzję, co jest tutaj najważniejsze. Zastanawiam się, czy skupić się na tym momencie, jak zdejmujesz okulary. No dobra. A odwróć się już w tej pozycji, w której zdejmujesz okulary. Mordowanie kobiety naszym podróżnicem. Nie spotkałeś nigdy się? Czy się nie spotkałeś? Nie zamordowałeś żadnej kobiety jeszcze? Podprysznicę? Podprysznicę? Okej, okay, dobra. Chyba mamy to. Okej. Okay. Teraz wróć na sam swoją pierwszą pozycję. Super. Pierwsza pozycja. Uwaga. Akcja. A dużo masz prysznic? Super. Dobra. Mam nadzieję, że to nie. Będziemy sobie nad tymi materiałami pracować po prostu na następnym naszym spotkaniu. Nagramy jeszcze raz. Teraz tak, kto jeszcze ma ten portret? Zbyszek ma, tak? Możesz mi go wysyłać jakimś WeTransferem? Bo jeszcze chyba będziemy kończyć te zajęcia. Kończymy, no. Ja też bym wysłała, tylko na 115 MB. No WeTransferze do 2 giga się zmieści. Ale za krótki. A tam. Wiesz co, możemy, 60 może ktoś jest teraz opanowany i nakręcić minutę. Ja myślę, że słuchajcie, mam taką prośbę. Czy możemy się umówić, że do czwartku, tego czwartku, czyli za dwa dni, no to jest, słuchajcie, to jest proste zadanie, ustawić kamerę, minutę nagrać. A ten minutę? No tak. Nie jest wcale proste. Żeby do czwartku mi to podesłać, przez jakiś WeTransfer i tak dalej, to już nie będę ześcigał, bo będzie dalsza część tego zadania, więc no, okay. Muszę wam powiedzieć, jak mi prześlecie, co dalej z tym. Dobrze. No. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania? Jeżeli chodzi o ciebie, Michał, to mogę się tam troszkę powiedzieć potem, czy sobie jakiś skrót tego, co dzisiaj omawialiśmy. Wszystko, czy coś was to zainteresowało? Tak, no. Jestem ciekawy, jak będzie mną to. No to się bardzo cieszę i słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to też zawsze możecie do mnie napisać, tak, w kwestiach montażu, kompozycji, audiowizualnej. Chętnie wam... zawsze można napisać. Nie wyłączyć kamerę? Tak, do mnie zawsze można napisać, no ja dobrze. Przecież... Ja czasami się zastanawiam. Wyłączyć kamerę? Nie wyłączyć. Tak. Okay.